Na początek chciałbym tutaj złożyć najserdeczniejsze życzenia Pani Zofii Reszczyńskiej, radnej, z uwagi na piękne święto, jakie jest dzisiaj imieniny Pani Zofii. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, przede wszystkim spełnienia marzeń, no i zdrówka. Kto, że tak powiem, sobie życzy, proszę podejść do Pani Zofii. My z Panem Wójtem zaczniemy. Niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. Teraz już tak, że tutaj Pani bez 3. Nie, 12. Raz, 2, 3, 3 brakuje. To 12 raz. Dobrze, dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. W takim razie otwieram 6. sesję 8. kadencji Rady Gminy Kurów. Przedstawię proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, punkt 2, stwierdzenie kworum, punkt 3, przyjęcie porządku obrad, punkt 4, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt 5, sprawozdanie wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej sesji. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego położonej w Kurowie. Punkt 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej. Punkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kurów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019. Punkt 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. Punkt 13. Przedstawienie sprawozdania z relacji rocznego programu współpracy gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018. Punkt 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Punkt 15. Zakończenie obrad. Przejdziemy do punktu 2. Stwierdzenie kworum. Proszę Państwa radnych o zalogowanie się do systemu. No, logujemy się do systemu. Zielony przycisk. Co? Zielone i drzwiczki, nie? Zielone. Które? Ten. Jestem za. Ja tam nie wybieram. Zalogujemy. Jest. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 12 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Przejdźmy do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Jeszcze jeden z radnych. Może jest przeciw. Porządek obrad został przyjęty. Przejdźmy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został udostępniony. Wszyscy radni zapoznali się z protokołem. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku, podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie żółtego przycisku, podniesienie ręki. W związku z powyższym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Zagłosowało 12 radnych. Przejdźmy do punktu 5. Sprawozdanie wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej sesji. Proszę pana wójta gminy Kurów Arkadiusza Małewskiego o wystąpienie. Szanowni Państwo, zacznę od kilku informacji. 26 maja będą wybory do Europarlamentu. Tutaj chciałem złożyć taką uwagę, że lokal wyborczy będzie w Koszowie, a nie w Dębie. Za chwilę Państwu przedstawię informacje co do sytuacji świetlicy w Dębie. 27 maja jest Dzień Samorządu Terytorialnego, więc składam serdeczne życzenia Państwu, wszystkim samorządowcom wszystkiego dobrego w tym życiu samorządowym. 2 czerwca będzie herbym rodzinnym organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie, na terenie w Kurowie. 9 czerwca będzie odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego. W Kurowie otrzymaliście Państwo stosowne zaproszenia i plakaty do wywieszenia. Planujemy także 50-lecie, medale za 50-lecie Wójcie Małgorzata Sikora, które w tym roku obchodzą swój jubileusz. W dniu wczorajszym została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych, to jest około 3 metrów kwadratowych ubytków. Podpisana została umowa na informatyzację urzędu. W ramach tej umowy będziemy mieli w urzędzie terminal płatniczy do badania opłat skarbowych, opłat różnego rodzaju opłat. Będziemy nad tym pracować i wszystkie informacje do terminalu płatniczego będziemy Państwu przekazywali. Tutaj jeszcze woli wyjaśnienia, bo Państwo też pytali o opłaty, które pobiera Pan. Umowa została podpisana z bankiem w 2018 roku i Bank trzyma się tego, że wpłaty gminy na własne konta są niepobierane, a decyzja o opłatach za przewpłaty jest ich indywidualną decyzją i regulaminem. Nam zależy, że ten Bank Kurowski funkcjonował. Musimy dbać o niego, żeby był jego wynik na dzień dzisiejszy. Państwo radni, którzy sołtysi są członkami tego banku spółdzielczego, byli słyszeli, jak wygląda sytuacja. Są takie, jak i inne, chcielibyśmy, żeby ten bank funkcjonował. To jest pozyskowane również w wyglądaniu ekonomicznej. Informuję Państwa, że zostało złożone wypowiedzenie przez lekarza rodzinnego w SPZ-ie Kurowie, dotyczy to lekarza, który pracuje w Klementowicach. Ja z Panią doktor osobiście rozmawiałem, chciałem poznać powody jej odejścia, czy to nie jest powód na przykład mojej podwładnej Pani Dyrektor SPZ-u czy innych lekarzy. Otrzymałem informację, tutaj Pan Radny Koza, który jest niezbędny również z Panią Doktor, jest to jej decyzja autonomiczna Pani Doktor. Żadnych przyczyn, bardzo dobrze się współpracowało z pacjentami, bardzo dobrze się współpracowało z dyrekcją i z lekarzami. To jest dla niej awans. Sam powiedział, że pewnie Pan z takiej oferty nie chciał nie skorzystać. Rozumiem Panią Doktor, szukamy teraz lekarza, pierwsze kontakty już mamy Pani Doktor. Z uprzejmości, to też były się różne pojawiły informacje, z uprzejmości będzie pracowała jeszcze w lipcu, 2-3 dni w tygodniu w ośrodku zdrowia w Klementowice. To jest jej decyzja autonomiczna, a to, że 2-3 dni to tylko i wyłącznie jej decyzja, żeby pomóc na czas znalezienia lekarza. Dobrze, zdaję sobie sprawę, że takiego lekarza jest naprawdę ciężko znaleźć. Szanowni Państwo, tutaj w materiałach Rady, na sesji Rady Gminy macie dokumenty, uchwały dotyczące sprzedaży działek mienia komunalnego i tutaj chciałem powiedzieć, że chciałbym takie publiczne ogłoszenie powiedzieć, że jeżeli ktoś w terenie gminy sprzedaje działkę, to chcielibyśmy, żeby przedstawiał oferty do gminy Kurów, żebyśmy to mienie, które bywamy, żebyśmy mogli też w jakiś sposób te zasoby mienia komunalnego odbudowywać, czyli pieniądze, które pozyskamy ze sprzedaży czegoś, co jest dla nas mało istotne z punktu widzenia strategicznego, możemy przeznaczyć na działki, które są dla nas potrzebne, więc tutaj apel do mieszkańców, jeżeli ktoś planuje, że może taką ofertę do gminy Kurów złożyć, wtedy będziemy rozpatrywać przez urząd i przez państwa, przez Radę Gminy Kurów. Pracujemy nad dokumentacją dotyczącą oświetlenia publicznego. Chcielibyśmy aplikować ośrodki zewnętrzne, najpierw ośrodki dotacyjne, w późniejszym terminie w wersji takiej mało optymistycznej, kredytowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I te wszystkie wnioski państwa, bo tutaj pracownik do państwa sołtysów dzwonił z pytaniem, jakie są problemy. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie są czarne plany, żebyśmy mogli w odpowiednim czasie przygotować dokumentację na oświetlenie. Wersja optymistyczna otrzymujemy dotację, wersja pesymistyczna musimy korzystać z programu SOWA i będziemy etapować wymianę oświetlenia na terenie gminy Kurów. Państwa, prośby mieszkańców, organizacja ruchu. Jesteśmy na etapie rozeznania firm, które mogłyby nam dokonać przeglądu obowiązujących organizacji ruchu. Tutaj poproszę o cierpliwość. Zbieramy również wszystkie uwagi Państwa dotyczące leżących policjantów, znaków drogowych, znaków ograniczających tonaż. Też przymierzamy się tutaj z pracownikami, którzy zajmują się drogami. Trwa odbudowa dróg po kanalizacji. W najbliższym czasie projektant, tutaj to dotyczy Kurowa, Brzozowej Gaci, projektant będzie wykonywał obmiar prac, które należy wykonać po tym projekcie, czyli podniesienie wjazdu, wykonanie odwodnienia, wykonanie poboczy. Tutaj poproszę mieszkańców o chwilę cierpliwości. Skończy się asfaltowanie Brzozowej Gaci. Projektant będzie sukcesywnie robił nam obmiar, poznamy prawdziwe realia, ile jest metrów kwadratowych do podniesienia wjazdów i jaki to będzie szacunkowy koszt, i wtedy będziemy musieli tych pieniążków w budżecie szukać. Także my ogłosimy, bo mieszkańcy też martwią się, że jest robiona kanalizacja i martwią się, że pewne rzeczy są niewykonane, więc żeby wykonać odbiór kanalizacji tak rzetelnie, ogłosimy w stosownym czasie z Zakładem Usług Komunalnych Panem Prezesem informacje o planowanym odbiorze prac kanalizacyjnych. Będziemy prosić wszystkich mieszkańców o odgłaszanie uwag, żeby firma miała możliwość wykonania wszystkich napraw i żebyśmy mogli dokonać poprawnego odbioru, żeby nikt nie tłumaczył, że to zostało odebrane. My jesteśmy z każdego centymetra kwadratowego kanalizacji, miejsc kanalizacji nie odebrać, dlatego prosimy o pomoc naszych mieszkańców. Ogłoszone zostały dwa konkursy na dyrektorów szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego i zespołu placówek oświatowych w Klementowicach. Tutaj taka informacja taka dla rodziców dzieci, które wracają do szkoły. W Kurowie szkoła będzie czynna już od godziny 6:30, a przedszkole będzie czynne do godziny 16:00, tak to umieliśmy i poprosiliśmy, żeby o arkuszach organizacyjnych szkół, czyli idziemy na rękę rodzicom, którzy pracują w Puławach, w Lublinie, na godzinę 7:00, na 7:30. Tutaj także prowadzimy pracę z panem prezesem ZUK-u, żeby ogłosić przetarg na leasing na zakup samochodu asenizacyjnego dla osób komunalnych. Tutaj również po rozmowach z panem prezesem ZUK-u Zakład Usług Komunalnych odbiera śmieci na terenie gminy Kurów. Tutaj gorący apel do wszystkich, że musimy segregować śmieci, bo jest bardzo dużo kąt śmieci, to może skutkować i daje dużo prognozy, że w przyszłym przetargu koszty wywozu śmieci podrożeją, bo przecież tak oto komunalny musi zapłacić za każdą tonę wywiezionych śmieci na instalację odpowiednią kwotę i ilość ton razy kwota za tonę daje nam prognozę, jaka jest sytuacja ze śmieciami w gminie Kurów, więc tona śmieci segregowanych jest 4 razy droższa, tona śmieci segregowanych jest tańsza, więc tutaj apel do wszystkich, żeby nie było później sytuacji i pretensji do urzędów gminy Kurów, wójta gminy Kurów, że śmieci zrobią. Musimy te śmieci po prostu segregować. Również prosimy o podpisanie umów na kanalizację. Tutaj dziękuję Zakładowi Dróg Komunalnych, że przez cały tydzień i w sobotę zrobił taki dyżur do podpisywania umów na nową kanalizację milionów, ale musimy pamiętać, że żeby ta dotacja została rozliczona, musimy osiągnąć wskaźniki, więc musi być podpiętych jak najwięcej osób pod kanalizację, dlatego też komunikaty nasze o możliwości kontroli i różnego rodzaju próśb, żeby mieszkańcy się do kanalizacji podłączali. Jest ryzyko 12 milionów dotacji. U nas naprawdę jest sytuacja bardzo poważna. Chcielibyśmy także tutaj konsultacje społeczne. Chcielibyśmy przedłużyć konsultacje dotyczące żłobka. Chcemy odbyć konsultacje, nie mamy się pojawiły na stronie internetowej dotyczące fotowoltaiki i kwiatów ekologicznych. Przygotowujemy się, Szanowni Państwo, to jest bardzo istotna sprawa dla wszystkich. Przygotujemy się do przetargu na dowóz dzieci. Nie udało się nam jeszcze tego problemu rozwiązać. Przygotujemy się do przetargu i chcielibyśmy, żebyście zgłaszali nam wszelkie uwagi dotyczące dowozu dzieci z terenów gminy Kurów do szkół, żebyśmy mogli w tym przetargu jak najszczegółowiej uwzględnić nasze prośby i nasze wymagania. Więc te prośby, czy sami rodzice, czy nauczyciele, którzy dowożą, czy sołtysi, prosimy kierować na sekretariat urzędu, wtedy będziemy mogli jak najlepiej dla Państwa ten korzystać. Dzisiaj był telefon w sprawie dowozu dzieci, była policja, była kontrola autobusów. Chcielibyśmy także, żebyście Państwo ogłosili konsultacje społeczne na temat propozycji zajęć bezpłatnych, częściowo odpłatnych i odpłatnych, żeby rodzice mogli przedstawić, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o kulturę i dzieci. Możemy w trzech formach zrobić zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. Dzisiaj mija termin składania wniosków do planu i studium zagospodarowania przestrzennego i tutaj chciałem Państwa przeprosić, że na chwilę pisania informacji do sprawozdania złożonych było ponad 100 wniosków obejmujących ponad 170 działek. Teraz te dokumenty, te wnioski najpierw opracuje pracownik i Pani Górwajnica zostanie zaproszona i myślę, że tak jak tutaj obiecywałem, spotkamy się razem z radnymi, żeby mogła Pana kilka słów Państwu na temat zmian studiów i zmian w planie przedstawić. Można składać również, tutaj zakręcam dalej, wnioski na sterylizację zwierząt. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 30 wniosków na ponad 40 zwierząt. Ochrona zwierząt będziemy dalej paść na wszystkim, mimo tego, że mamy sytuację z bezpańskimi psami, mamy sytuację z dnia wczorajszego z potrącnymi zwierzętami będącymi wartością Skarbu Państwa, czyli na przykład sarnami. Wydaliśmy także decyzję o zabraniu zwierząt właścicielowi. Właściciel będzie musiał ponieść koszty później w egzekucji przez urząd za utrzymanie tych zwierząt w lecznicy i w schronisku. I teraz tak troszeczkę miejscowościami, jeżeli gdzieś się pomylę i zapomnę, to przepraszam, jeżeli Państwo serdecznie poprawią barowę, robimy remont płotu, tak? Rozpoczęło się tam remont płotu. Tutaj dołożyliśmy ten wniosek do funduszy samorządowych o remont do drogi, zobaczymy jak się to rozstrzygnie. Bronisław z Funduszu Sowieckiego, że Pan Sołtys pilnuje remontu łazienki, chyba już została umowa, dodane zostały do autobusów. Zrównoważyć trwały prace projektowe oświetlenia, wykonano te krawężniki i odwodnienie. Udało się to zrobić projektem i niweleta terenu. Jest to ulica, która jest wszystko położona, dzisiaj tego nie wykonali. Woda wyszła, spełniona by drogę swojej funkcji, nowy asfalt dla mieszkańców niezadowoleni. Wykonane koszty do kanalizacji i do świetlicy jest zrobione, tak? Musimy wykonać hydrant, który zabezpieczy budynki w obrębie targu, czyli Warszawa 116, nowy budynek, doprojektowany budynek zaplecza sportowego dla garbarni. No i trwają prace remontowe, termomodernizacyjne świetlice, jak Państwo zobaczą. Buchałowice, Fundusz Sowecki do Pani Sołtys od 2, czyli poszerzenie świetlicy. Na prośbę przy pracy pojawił się tutaj coś dla dzieci. Dalej rozmawiamy Pani Sołtys w sprawie rowu z Narodowym Zarządem Dróg Powiatowych, co ciężkie, ale prowadzimy te rozmowy. Proszę o cierpliwość. Chorzów, realizujemy ten projekt Kotnika. Niebawem będzie wykonany. Świetlice Państwo wykonali bardzo eleganckie społeczne, bardzo dziękuję z Funduszu Sowieckiego i prowadzimy rozmowy, rozmawialiśmy już na temat placu zabaw, na temat placów na terenie działki, która jest strażacka. Klementowice, tutaj może jeszcze Dęba, w dniu dzisiejszym odebrałem umowę na dofinansowanie budowy świetlicy w Dębie. To jest taki czek, który dzisiaj został otrzymany w Urzędzie Marszałkowskim. Została podpisana umowa. Rozmawialiśmy w sprawie zmiany miejsca lokalizacji. Jest na razie zielone światło, jeżeli chodzi o Państwa pomysł. Już poszły wnioski o zmianę pozwolenia na budowę. Tutaj myślimy, że Urząd Marszałkowski przychylnie się do tego ustosunkuje. Dziękuję. Rozmawialiśmy także w sprawie zakupu użytkowania wieczornego działki oszczędności mleka. I tutaj Państwu tak na pokrótce powiem, że rozmawialiśmy z prezesem i z osobami spółdzielni mleczarskiej. Mamy jeszcze jedną sytuację, że mamy jedną wspólną rzecz, która nas łączy jeszcze na terenie stawu w Olesinie, jest stara oczyszczalnia, która jakby no, to, co zostało, jest udzielnie mleczarskiej, więc musimy pewne rzeczy prawnie wyprowadzić. Może akurat się uda to zrobić w taki sposób, żeby było jak najmniej prawnie dla gminy. Tutaj prowadzimy na razie rozmowy, na prawie próbuję to sprawę prawnie rozliczyć. W Buchałowicach również myślimy o tej zlewie, na razie jeszcze nie wiemy, jak to z tego ugryźć, ale może jeżeli byśmy załatwili to sprawę z tym, że ze starą oświadczalnią, to może byśmy przyjęli budynki i działki w tych miejscowościach, bo to są dwie ostatnie, które pozostały na terenie gminy Kurów. Czyli Klementowice. Klementowice niebawem rozpocznie się przebudowa liczącego tam 5,5 km odcinka drogi powiatowej Kurów-Garmanowice. Wczoraj powiat podpisał, przepraszam, we wtorek 14 maja, to wczoraj, podpisał stosowną umowę i wartość całego zadania to jest 2 240 000 złotych. Zakład Usług Komunalnych wykona chodnik Klementowice z Funduszu Sołeckiego. Umowa została podpisana w miarę możliwości, pan prezes będzie ze swoimi pracownikami ten chodnik wykonywał. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czekamy na odpowiedź, to jest wniosek na waszą obwodnicę, tak jest. Czekamy, proszę o cierpliwość. Został rozstrzygnięty przetarg, trwa weryfikacja oferty dotacja ZMSWiA na budowę wąwozów w Klementowice. Zakupiliśmy działkę pod Mogiłą, na co Państwu na razie bardzo dziękuję. Serdecznie chciałem podziękować wszystkim radnym i sołtysom, którzy płacili na apel i sugestie pana Jana Woźniaka, płacili darowiznę na zakup tej działki. W tym momencie trwają prace staleniowe, żeby Mogiła znajdowała się na jednej działce. To są prace, które nam pozwolą zgłosić to do Urzędu Marszałkowskiego jako miejsca pamięci narodowych. Wczoraj w dniu wczorajszym zaprzegnął do rządu dokumentacja projektowa do przeanalizowania na świetlicę strażnicę w Klementowicach. To jest ten projekt, który Państwo w Klementowicach mieli za adaptacją dwóch garaży. Jutro strażacy będą zapoznawać się z dokumentacją, jeśli ktoś zechce się zadać się zapraszam. Siłownia pod chmur to czekamy na rozstrzygnięcie. Złożyliśmy wniosek na doposażenie stołówki oraz tablicę interaktywną w Zespole Placówek Oświatowych. No i wspomniałem, został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych. Wniosek o plac zabaw, który jest taka dosyć trudne też wpływają pisma na kilku osób, które realizują plac zabaw. Plac zabaw został wniosek do LGD i znalazł się jako pierwszy na liście rezerwowej. Czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu. No, pojawiło się napięcie, ale był tutaj u mnie przedstawicielski rodziców na spotkaniu i przy rozmowach przy panu skarbniku i pracowniku urzędu, pan Marek Musiejewski, ustaliliśmy, że do czasu rozpoczęcia formalnego wniosku musimy się na razie wstrzymać z montażem jakichkolwiek zabawek, ze względu na to, że jak się pojawią zabawki, to ten warunek, który ma miejscowość czasu zabawek będzie niezbędny. Następnie tam podejmiemy sobie działalność, na której siedzimy. Jeżeli chodzi o naszą deklarację, to mamy w ten sposób, że możemy zapewnić zabawki, znajdziemy środków finansowych na zabawki, które mogłyby doraźnie pomóc dzieciom w realizacji zabaw na terenie przyległym do przedszkola. I zobowiązaliśmy rodziców, żeby pomogli nam i razem z nauczycielami, żeby pomogli nam wskazać, co by chcieli, żeby im na dzień dzisiejszy kupić, co nie będzie jakby spełniało warunków, że to jest dla zabaw, a dzieciom by pozwalało mieć zabawę na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o sytuację z dniowczym, to moje osobiste zdanie jest takie, że zawiódł przepływ informacji, między osobami, które konsultowały wniosek w LGD, a naszym pracownikiem, który pomagał ten wniosek wypełniać. Zostało takie przekazane sformułowanie, że potrzebują nowego zgłoszenia na realizację w starostwie. Pracownik odebrał to w ten sposób, że nowe zgłoszenie to znaczy aktualne, a chodziło o to, żeby to było zgłoszenie nie na gminę, tylko na Stowarzyszenie Kobiety Razem. Więc precyzja w wyrażeniu swojej tego, co jest potrzebne do złożenia kompletnego wniosku. Bo wola pracownika do tego, żeby pojechać do Puław była, bo pojechał i ten nowe zgłoszenie wykonał na prośbę osób, które ten wniosek składały. Ale tutaj jesteśmy na liście rezerwowej. Obiecałem, że jeżeli ten wniosek nie przejdzie, to w preliminarzu budżetowym środki finansowe na przyszły rok na to zabaw ujmiemy, żeby nie było sytuacji napięcia. No na dzień dzisiejszy sami żeby zdecydowali, że jeszcze poczekajmy chwilę, do kilka tygodni do rozstrzygnięcia formalnego wniosków z LGD w Urzędzie Marszałkowskim. Chciałem też powiedzieć Państwu, że plac budowy kolei Kierowcy i tutaj zwróciliśmy się pismem o usunięcie podkładu. To jest ten problem, który był poruszany w Klementowicach już w tamtym roku i będziemy w tej sprawie cały czas interweniować. Mam nadzieję, że uda nam się na ten okres, kiedy jest najcieplej i kiedy te podkłady wydzielają z siebie pewien zapach chemiczny, zostaną te podkłady usunięte. W każdym razie podjęliśmy w tej kwestii stosowne działania. Na kładzie wykonano monitoring, tak? I będą wykonywane takie drobne prace remontowe w świetlicy. Tutaj pan sołtys złożył pismo o zdaniu od mienia komunalnego. Te wszystkie uwagi będzie analizowała i będzie wysyłała odpowiednie osoby do remontu przez takich bieżących świetlicy. Teraz mamy mniej więcej następną miejscowość Kurów, to złożyliśmy wniosek na remont stołówki w szkole podstawowej. Zostały już wykonane i niebawem zostaną zamontowane tabliczki z nazwami ulic. Pojawiły się nowe kwietniki, to dzięki Funduszowi Sołeckiemu, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom. Trwają prace nad koncepcją budowy zaplecza sportowego w Przybojsku. Przy boisku również postawiliśmy przenośną toaletę, bo przyjeżdżają różni kibice z różnych miejscowości i nie ma możliwości takich potrzeb fizjologicznych, żeby gdzieś skorzystać, więc też taka toaleta się przenośna pojawiła. I w Kurowie również został złożony wniosek na siłownię pod Służbą, tak jak Państwo widzieli, te dwa wydatki na dokumentację kolejową. I trwają prace termomodernizacyjne szkoły budowej w Kurowie, poczty polskiej, widać już mniej więcej kolory Łąkoć, po remoncie Funduszu Sołeckiego zwróciliśmy się także w sprawie drogi do Zarządu Dróg Powiatowych, drogi na Pożarnice, nie wiem, ubytki już trochę naprawione, czy jeszcze nie zostało. Widziałem, jak ludzie podatkowo wyjeżdżał, jak w Łąkoć nie byłem. Na Mariance remont dróg z Funduszu Sołeckiego i cały czas Państwo też myślimy o dalszym działaniu, jeżeli chodzi o drogi. Oleśnik, projekt zgodnika i oświetlenia Alei Łupkowej wstępnie już jest przygotowany. Trwają byliśmy z projektantami u konserwatora zabytków i powstają teraz poprawki. Głównie będziemy z Państwem się spotykać w miejscowości, żebyście mogli zobaczyć te wjazdy, które są zaprojektowane, akurat będą Wam odpowiadały, na nie planujecie podziału działek, ewentualnie robienia bramek w innym miejscu. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w gminie dostaliśmy pielęgnację, środki finansowe dotacje na pielęgnację położoną na cmentarzu niemieckim i dosażenie liczb walentynkowych, co mówiliśmy, że się udało, składa 22 000 złotych. Niżej w budżecie państwa nie dostali, bo to jest informacja z wczoraj. Wczoraj jest pismo, które na kancelarii urzędu. Otrzymaliśmy także decyzję kontrolną na usunięcie podrostów w parku w Olesinie. Pracę będą wykonywać pracownicy społeczno-użyteczni, czyli pracownicy, którzy są nadzorowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W Kurowie gdzieś chodzi po głowie nam pomysł, żebyśmy zrobili jakiś wolontariat, pomogli tym panom ten podrost usunąć. Może razem z Sołecem, Oleśnik, z tymi organizacjami, inwestorami. No, myślę, że możemy jakoś spróbować. Pomyślimy nad tym. Dzisiaj teraz do godziny głównej czekamy na dokumentację i to jest dokumentacja przygotowana się dzwonić Pana Projektanta i jutro po pojutrze przywieziemy na Starowieście, ogłaszamy środek na kładenie asfaltu. I dalej prowadzimy rozmowy o realizacji mostu i najazdów i chodników Łąki i Olesin. I tylko tyle powiem, że w tamtym tygodniu rozmawiałem z Panem Projektantem. Wody Polskie zaakceptowały dopiero projekt mostu. Dopiero po bataliach Wody Polskie upierały się, że mamy taką zlewnię powodziową, że most, ten, który jest, musi być jeszcze 1,5 metra wyżej niż obecnie istniejący. Ale weryfikowali swoje wątpliwości i projekt pozostaje na tym samym poziomie, co jest. Posiołek, podział działki, słaby kupujemy działkę, będziemy o Państwa roku. Szumów wygoda zrealizowano oświetlenie, wygody trwają prace projektowe na podstawie odcinek miejscowości, już to światło się świeci, mieszkańcy są zadowoleni, wiadomo, że jeszcze kawałeczek miejscowości jest niedoświetlony, będziemy nad tym pracować. I wykonywany jest projekt remontu mostów. Tutaj Pani Sołtys z Posiołka prosiła o barierki, jeżeli chodzi o barierki, projektant drogowiec, te barierki zgodnie z przepisami drogowymi jakby zaprojektował, oszacował łącznie z barierkami na moście koszt wykonania tych barierek 177 000 złotych. To są barierki energopłodne, to nie są bariery, takie wykonane, to są bariery energopłodne na tej zasadzie i on je dostosował w taki sposób, że tylko robił to, co jest wymagane, czyli nie robił nic ekstra, który nie ma wykonania. Więc jeżeli chodzi o barierki, no musimy to kiedyś wykonać. No, mogę tylko powiedzieć, że to nie będzie ten rok. Jest bodajże jedna czy dwie firmy, które to produkują, to są takie koszty tych barier, to są takie bariery, jak to tutaj przy Urzędzie Gminy, to są bariery na dowód, to tylko woli wyjaśnienia, dlaczego, że myślimy, ale no, blokują nas w tym momencie finanse. Wójta Nowodowska projekt zrobi też za chwilę będzie prawdopodobnie zrobiony w tym czasie, to włącznie do Polski, to już możecie Państwo zaczekać na kolejne możliwości finansowe i również projekt oświetlenia na tej samej drodze, która jest projektowana. W Rzeszkowie czekamy na pozwolenie na realizację ze starostwa na oświetlenie i również ta część pierwsza będzie realizowana. I tutaj chciałem poinformować, że rozmawialiśmy, bo projektanci zakładu energetycznego się zgłosili, że część zastarej kawałeczek wody, ale tylko kawałeczek wody będzie okablowany pod ziemią. I teraz projektanci się pojawią u Państwa na podwórkach, ta część, która jest do Pana Odlota i w stronę Pana Michała, tutaj w stronę gminy Marków, będziecie okablowani. My rozmawialiśmy w sprawie wykonania projektu oświetlenia, ale oglądaliśmy stan słupów. Słupy są dosyć dobrym stanie Państwa, więc nie mając oświetlenia na drugiej części zestawia, to grzechem było projektować coś i czekać w nieskończoność, kiedy to zostanie wykonane, skoro to oświetlenie w jakiś sposób funkcjonuje. I jeżeli chodzi o sprawozdanie To by było tyle, jeżeli to pytanie, jeżeli o tym zapomniałem, to wydać myślimy o tym określeniu. Chciałem po prostu zadać przez Państwa informację, bo Państwo dobrze się dodali telefonów pracownika, gdzie to czarne plamy, gdzie by było potrzeba, żeby zrobić oświetlenie. Będziemy wtedy mogli złożyć zapytanie opracowe do projektantów, ile takie projekty by kosztowały. Tutaj powiem tylko tyle, że na jesień ma być w RPO możliwość składania wniosków o wymianę oświetlenia i chcielibyśmy tej możliwości skorzystać. Tylko też trzeba być od razu szczerym, że tych środków finansowych nie ma tak dużo na wojewódzką wersję, więc trudnie może być, ale mając dokumentację możemy przystąpić do programu SOWA i ewentualnie wiedząc jakie są potrzeby podzielić realizację, etapować realizację na terenie gminy Kurów na jakiś okres tej kadencji, czy na dłuższy okres w zależności od możliwości gminy. I jeszcze możemy dodać z ciekawości, bo dzisiejszym dniu jako odbieram ten czek na takie, podpisywaliśmy umowę, rozmawiałem z różnymi wójtami i są gminy, gdzie nie ma nawet na przykład własnych środków finansowych, mają już ledwo wystarcza im pieniędzy w budżecie na zaspokojenie tych potrzeb i wydatków stałych. Nie ma możliwości już aplikowania środki ze względu na brak możliwości wkładu własnego. Więc to dzisiaj tak z ciekawością rozmawialiśmy, dlaczego tyle, a nie mniej czy więcej, które pieniądze. Więc na razie serdecznie dziękuję, jeżeli jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Proszę. Chciałem zapytać, czy Stafie ma jakiś termin poddania tego naszego zamiastu w ogóle kolejnego podawał? Stafie ma budynek, tak? Powiem Panu, że ja posiadam jedyne kiedyś, które w tym momencie nas łączy, to porozumienie, żeby było jak najlepiej spisane w sprawie remontu dróg i myśmy uparliśmy, że chcemy, żeby nam remontowali niektóre drogi przed zjazdem na drogi, a nie dopiero po, żeby tego firma nie zniknęła, jak tam się na prawie. I druga rzecz, którą na końcu, no to te podstawy kolejowe, które napisałem, żeby zostały usunięte. Próbujemy je pracować, oni zastanawiają się z tym, że to leży na ich działce i nie przeszkadza. Zresztą tak, jak długo ewentualnie się rozstrzygnie ten nasza obwodnica? Powrót? Krzysztof, powrót kiedy? Ludzie się pytają na strzelby, to będzie strzelby. Nie ma, to mi się wydaje, ja sądzę, że to się szybko rozstrzygnie, jeszcze przed końcem maja. A jeszcze, jakby ewentualnie nie przeszedł ten, co będziemy robić, no będzie robić, tak jest, tak jak jest. No, będziemy starać się korzystać. Ludzie jak możemy korzystać z możliwości. Tak, ale jak mimo tego, że to trwało jesieni, skąd kiedyś to zanim to już trwało godzina, to było. Będziemy realizować to, co Państwo też robiliśmy w wydatkach integracyjnych, czyli poprzeczka jest w tym momencie realizowana, bo musimy oddać dobrze wykonaną drogę, czyli tam już praca na poprzeczce się rozpoczęła. Dobrze. Ja chciałem zapytać, bo jest ogłoszenie o tym konkursie na tych dyrektorów. Z ciekawości jestem, bo to dzisiaj jest ostatni dzień, nie wiem do której godziny jest termin składania. Do 15. Ciekawy jestem, ile w Kurowie wpłynęło ofert. Jedna w Kurowie, jedna w Klementowicach. No nie, znając życie, to pewnie więcej nie wpłynie. Czyli rozumiem. A jeszcze drugie pytanie odnośnie właśnie tych konkursów, bo ja nie zdążyłem poczytać, jakie są teraz przepisy co do ustalania składu komisji konkursowej. I no, jest to głównie w kompetencji wójta, z tym, że czasami było, jak jeszcze dawniej pamiętam, że na przykład Rada Gminy też jakby tam swoich jakichś... No to Panu odpowiada. Tak. Jeżeli chodzi o komisję konkursową, to przedstawiciele kuratorium, to się nie zmieniło. Przedstawiciele kuratorium są wskazani przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, związki zawodowe i wójt wskazuje trzy osoby. I wtedy rozmawialiśmy o wskazaniu dwóch pracowników i po jednym z radnych. I taka propozycja, takie padły nawet dzisiaj pytania przed komisją, rozmawialiśmy o Kurowie, o przewodniczącym komisji oświatowej do konkursu w Kurowie i wiceprzewodniczącego rady Pana Grzegorza Pustego Pracownika. A pracowników jeszcze z pracownikami nie rozmawiam, ale prawdopodobnie, czy to będzie Pani Cekarz Spadka, albo Pan Muszyński, bo Pan Muszyński zajmuje się w momencie oświatą, to tak się wygląda. To już tak jest, jeśli chodzi o trzy osoby wójta, to i tak jest w dużej mniejszości w porównaniu do pozostałej liczby osób w stronie. Tak, bo no już nie chcę przedłużać, bo może później no, w tych sprawach różnych, bo myślę, że no, ważniejszy jest ten bieżący porządek. Znaczy to, co myśleliśmy ogłosiliśmy, to także w mediach regionalnych, jak wygląda się na stronie gminy, wszystkie wymogi ustawowe a nawet nie chcecie o tego, żeby powiedział. Nie, ja zapytałem o to, bo raczej to mnie ciekawiło, a że wcale nie jestem przeciwny temu, że jest jedna oferta, bo paradoksalnie w konkursie na dyrektora w oświacie nie ma takiego warunku, że musi być przynajmniej dwie oferty. Bo na przykład Służbie Zdrowia, jakby była jedna, to by konkurs musiał być odwołany i musiała chodzić druga oferta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma. Dziękuję Panie Wójcie. Przejdźmy w takim razie do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Sprawa szczegółowo omawiana była na Komisji Budżetu. Poproszę Pana Tomasza Siwca, tutaj prezesa ZUK w Kurowie, o przedstawienie uchwały. Czy parę słów? Znaczy... Coś... To ja mam powiem wstępnie. A ewentualnie jakieś Pan coś może uzupełnić, dotyczące samego regulaminu, jak będą pytania, to do Pana Prezesa. Na ubiegłej sesji podejmowaliście Państwo uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu, który został przesłany do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i właśnie Wody Polskie ustosunkowały się pozytywnie, bez żadnych poprawek. I w tym momencie przedkładamy Państwu projekt już regulaminu do przyjęcia, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który zostanie przekazany do nadzoru wojewody. Jeśli są jakieś merytoryczne pytania co do samej treści regulaminu, to już poproszę Pana Prezesa o wyjaśnienie. Dziękuję. Czy jakieś pytania są do Pana Prezesa? Dziękuję. W takim razie na podstawie paragrafu 40 ustęp 2 statutu proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o przekazanie opinii na temat przedstawionej uchwały. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma jakieś pytania? Coś? Proszę bardzo. Jest to bardzo rzecz dla wszystkich praktycznie mieszkańców. Pamiętam, na Komisji Budżetowej był ten temat poruszany. Padały różne wnioski tego typu, że na przykład osoby czy rejony objęte kanalizacją są w pewien sposób no, uprzywilejowane, ponieważ jakby no, z ogólnych pieniędzy gminy jest wykonywane to. Natomiast jakieś odległe miejscowości, no albo w ogóle nie będą miały, albo kiedyś tam kiedyś. Natomiast tam były takie sugestie, żeby pomyśleć o jakichś dofinansowaniach. Ja myślę, że to jest niemożliwe, żeby ta cena wody była niższa, tylko może jakieś budowanie tych oczyszczalni przydomowych, jakieś ekologiczne, coś w tym sensie. Można by pod tym kątem jakoś tak podpowiedzieć mieszkańcom. To jedna rzecz, a druga rzecz to no pojawiły się już takie, ja nie wiem czy to poprzednio były, określone warunki, jaka musi być jakość tej wody I ja pamiętam, wtedy nie było pana prezesa, tylko ktoś inny, chyba kto się wodą zajmuje. I ja uważam, że powinny być takie podawane informacje, tam nie wiem, z częstotliwością raz na pół roku, jakie jest aktualnie te parametry wody i to dostępne na stronie ZUK-u czy na stronie gminy. Wydaje mi się, że to nie jest coś... Mogę powiedzieć panu, tak, bo już wspominałem o wodzie, przepraszam. Jeżeli chodzi o wodę, to ostatnie badania są w normie. Tak chciałem uspokoić, ZUK-sowana, tak jak wcześniej Państwu przekazałem na sesjach, te informacje są przekazywane do Pani Inspektor Skorupki, żebyśmy też mieli nadzór na zakładach dróg komunalnych. No i dzisiaj przed pisaniem sprawozdania zadałem pytanie Panu Prezesowi, czy na stronie ZUK-u są publikowane wyniki badań i sprawdziłem osobiście, są w zakładce strefa klienta, są podawane badania, to będzie podawana jakość wody na pierwsze półrocze, jest podane przez zakład usług komunalnych, jest na stronie, możecie Państwo sobie teraz w tym momencie wejść i nawet to sprawdzić. Jeżeli chodzi o koszty wody, to tutaj też to wodę umknęło mi. Jest taka sytuacja, że Pan została podjęta umowa z projektantem na koncepcję modernizacji ujęć wody i sprawdzenia, jaki jest stan naszych ujęć wody, żebyśmy wiedzieli taki audyt, na czym stoimy, co powinniśmy zrobić, w jakim kierunku iść. I teraz, jeżeli chodzi o stawki wody, to nie chciałbym być tak strasznie brutalny, ale Szanowni Państwo, woda jest w normach, ale w niektórych kwestiach, jak żelazo jest już w górnych normach i może być taka sytuacja, że staniemy przed sytuacją, że będziemy musieli zmieniać pokłady odżelaziaczy, tak, żeby ta woda była odżelaziona, tak? Czyli każda inwestycja powoduje to, że my musimy te pieniądze na ten cel znaleźć. Wszystkie ujęcia zostały objęte koncepcją przez Pana projektanta i Pan projektant lada dzień powinien tę koncepcję nam przedstawić. Stawkę wody ustala w pewnym sensie nam Wody Polskie, ale teraz też przymierzamy się, Szanowni Państwo, do zmian w planie. W wniosku, tak jak powiedziałem, jest ponad 170 działek i sytuacja jest taka, że każda zmiana w planie powoduje to, że musimy ten wodociąg kiedyś tym mieszkańcom wykonać. Więc trudno jest powiedzieć, czy istnieje możliwość obniżenia stawek wody poziomu tego, co jest, czy na przykład nie będzie sytuacji takiej, kiedy że musimy utworzyć jakieś 5 groszy czy 3 grosze na jakiś fundusz, który będzie składował tego, że będziemy mogli cokolwiek inwestować, rozwijać czy modernizować. To tyle z wody wyjaśnienia. Woda, wyniki są, woda jest w normie, tutaj uspokajam. Badania Pan Prezes ma nakazane, żeby te badania częściej robić, żebyśmy mieli cały czas na bieżąco czekamy, także prezes ZUK-u zobowiązał się, żeby wykona plan ratunkowy, w razie tego, gdy coś się działo, zakupiliśmy beczki za testem na wszelki wypadek na magazyn obrony cywilnej i Pan Prezes też dla własnych potrzeb kupił, bo to nie tylko potrzeba dostarczenia wody, kiedy jest awaria na jakieś bakterie, tylko czasami jest awaria wodociągu i trzeba te beczki dla ludzi postawić. Więc to możemy, to robimy i dopiero po koncepcji Pana projektanta siądziemy i dopiero będziemy mogli powiedzieć, w jakim kierunku musimy iść z ujęciami wody. Ujęcie wody jedno w Olesinie to jest na taki obszar, na tylu mieszkańców. Niestety za mało potrzeba, jeszcze pewnie będzie budowy jednego zbiornika na wodę zapasowego dla gminy. Więc podejrzewam, że coś się w tej koncepcji znajdzie. Koncepcja czekamy z pewnością Państwu. Jeżeli chodzi o sprawy, to również rozmawiamy, nie wiem, czy Pan słyszał, w sprawie zakupu nie zakupu i też rozważaliśmy, że dowóz nieczystości kosztuje, więc też ustaliliśmy, że nie będziemy rozróżniać, że to pierwsza strefa do jest druga strefa i trzecia strefa, tak? Tylko ustaliliśmy, że ta stawka będzie dla wszystkich w gminie Kurów przez zakładów komunalnych jednakowa. Więc im dalej nie będzie tej opłaty na przykład za transport, więc czekamy, Pan Prezes już dokumentację pełną ma przygotowaną, pewnie lada dzień, lada tydzień, jak będzie się określić, to będzie można czytać na dzień dalej wersji. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy jeden z radnych mówił o tak zwanych pompach przy już na posesjach, które no tam te poziomy przepompowują, że właśnie jest tam spory pobór prądu przez te pompy i też warto by było się przyjrzeć, żeby ci mieszkańcy jakby nie byli pokrzywdzeni. Natomiast ja... To jest na takie zasadzie, że... Używa Pan... Pompami na tyle, co posiadam wiedzę, bo znaleźć się wszystkiego uczę, prawda? To jest taka sytuacja, że pompy włączają się w momencie, kiedy osiągnie zbiornik pewien poziom. Ciężko mi jest powiedzieć, jaki to jest pobór energii. Tutaj mogę powiedzieć, jak już schodzimy, tak, bo tych rzeczy jest mnóstwo, ja nie wszystko jestem w stanie Państwu zapisać i przekazać kilka godzin przed sesją, to wtedy już jest perfekcyjnie, żeby coś kontrolować. Też prowadzimy rozmowy z trzema mieszkańcami, osobami fizycznymi. Chcemy wykupić grunt pod przepompowniami, nie zniknął. Gminy się właściwie będziemy mieli kłopoty, jak odebrać, co zrobić, ponieważ nie do sądu, bo sprawa nie jest uregulowana. Więc prowadziliśmy rozmowy z osobami fizycznymi trzema. Wszystkie zgodziły się na to, żeby ten grunt pod przepompowniami odsprzedać. Też również Państwo będziecie projekt uchwały w zostanie Państwu przedstawiony na kolejnych stepach. Podejrzewam, że to nie jest stepach, bo nawet mogliśmy pomagać przy wyprowadzeniu stanu prawnego tych działek. Mieszkańcy chętnie chcą to zrobić. To woli mnie jeszcze. A o prądzie to mogę dopiero powiedzieć, jeżeli będzie jak się dowiem od pracowników firmy Związkowego Dróg. Ale tutaj oni mają podłączone do nich prąd, płaci za ścieki i jeszcze za prąd, bo to pod ich siecie z pompy są podłączone. No do pompy, no to jest taka, jeżeli chodzi o pompy przydomowe takie, które są, to jest taka sytuacja, że to jest ukształtowanie terenu. No to tak, ja wiem. To jest... spadki napięcia. Spadki napięcia wynikają właśnie z dbania z tej pompy rozruchowej. No dobrze, to jest... No to jest problem. Czy gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie na przykład na przydomowe oczyszczanie śniegów, czy już... Nie ma na razie środków? Nie ma. Na razie wszystkie pieniądze... Czy indywidualnie nie można to... No bo to jest takie zdanie, że jest taka sytuacja, że teraz wszystkie środki z funduszu ochrony środowiska... Indywidualnie może, to 100% się zapłaci. W tym kierunku zostały przekierowane, więc tutaj powiedziałem, że my składając wniosek na Aleję Lipową na pielęgnację drzew na cmentarzu niemieckim i dosadzenie nowych tych drzew już sobie rosły, my stworzyliśmy to... Te dokumenty w ciemno, bo była informacja, że nie ma do odpalenia pieniędzy w Węgli. Ale siłą rzeczy złożyliśmy, bo papier wszystko przyjmie, złożyliśmy te wnioski, bo też sami nie wiedzieli w wojewódzkim funduszu, jak te środki podzielić. I okazało się dzisiaj, wczoraj się okazało, że pismo funkcjonuje 22 000 dotacji, będą nowe lipy, ale lipowa będzie powoli sobie rosła, takie 11 lat. Za kilkanaście lat tej rzeka będą sporawe i będą elegancko wyglądały. Jakby były posadzone 10 lat temu, to były całkowicie inaczej wyglądały. No ale musimy ratować się w tym miejscu i w tym czasie. Ja jeszcze tak sobie pozwolę, no ta sprawa kanalizacji jest bardzo ważną sprawą i to my przez to, że w ogóle na terenie naszej gminy tak późno powstaje ta kanalizacja, jakby trochę w innych realiach żyjemy i tak się do tego przyzwyczajamy. I to moje są takie prywatne przypuszczenia. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, bo się spóźniłem, że Pan Wójt mówił, że chyba niektórzy w ogóle nie chcą się przyłączyć do tej kanalizacji. No to my nad tymi mieszkańcami pracujemy. Była taka sytuacja, że bardzo często się spotkałem z Panem Prezydentem, żeby analizować sytuację, jak to się dzieje na terenie gminy. program będzie w kwietniu powyżej 80 umów podpisanych, więc tutaj pan prezes za 2 maja zrobił dzień pracy w sobotę. Zrobiliśmy jeden tydzień z uprzejmości, często skorzystaliśmy, żeby ogłosił. Troszeczkę mieszkańców upomnieliśmy, że mogą być kontrole, bo proszę wierzyć, muszę Państwu powiedzieć, że my najbardziej się obawiamy, że nie osiągniemy wskaźników, a osiągnięcie wskaźników jest warunkiem rozliczenia dotacji, więc taka sytuacja, nie podważają się mieszkańcy, bo nie chcą, albo coś im w głowie jakiś ludowy mędrzec powie, że to się nie opłaca, a my będziemy później 12 milionów dodatki musieli na przykład zwrócić albo brać kredyt, żeby ją zabrać. Jeśli można, bo to może będzie niepopularne, to powiem, ale nie może być pobłażania do takich osób, które w pewien sposób zanieczyszczają środowisko, bo bądźmy szczerzy, że na pewno w tej chwili są, ja nie wiem jak jest z ustawą na przykład o tych tak zwanych szamach, prawda? No w tej chwili jak się buduje szamy, musi być szczelne albo musi być ekologiczne. Tak, tak. No, przecież w większości jest tak, że te dawniej kto tam szczelił szam, bo było dlatego robione. Podaliśmy komunikat do publicznej wiadomości, że będą kontrole. Właśnie kontrole... i to nie tylko komunikat, ale trzeba po prostu no, przeprowadzić kontrolę. I to nie ma będziemy te kontrole przeprowadzać, tylko też chcemy po prostu dać czas mieszkańcom, żeby jest efekt, bo się podważają ludzie z pierwszego etapu, więc ten komunikat jakiś wywarł presję. Będziemy te kontrole prowadzić, tylko proszę mi, że nie mieliśmy jakby najważniejszym było najpierw wyłapanie jak najwięcej liczby osób. I my też potrzebujemy czasu, tu jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo też już jest wydana decyzja w sprawie Klementowic, ochrona środowiska, dlatego że w sprawie stawów, w sprawie zalewania, już jest decyzja podpisana do stron. To nie stawy jakby też warunkują to, że tam są podtopienia i zgłosimy do Wód Polskich, żeby przyjęła ten ciek wodny jako nie ród, tylko jako ciek wodny. I wystąpimy, tylko wiecie Państwo, dlaczego to powiedziałem w tym momencie, jak Pan mówi o kontroli, no nasi pracownicy za decyzję miała 10 stron. No, ktoś musi tę decyzję, to poznanie przeprowadzić, opracować. My, sam przed ludzkim dzień samorządowca, my naprawdę, wierzcie, ja wiem, że na urzędników mówię, że nic nie robią, ale jest mnóstwo pracy. Koleżanka od podatku na śmieci musi to wszystkie partie poksięgować, musi robić egzekucję. Jest mnóstwo spraw, które się w tym momencie w urzędzie dzieją. Powiedziałem o podwyżkach śmieci, bo tych śmieci pan prezes mówi, że jest dużo więcej to na to niż zakładaliśmy. Ludzie nie segregują tych śmieci, apelują o segregację, bo przyjdzie przetarg, to będą mieli później pretensje mieszkańcy, że do wójta, rady gminy takie ustalenia. No niestety, to jest prosta matematyka. Ilość ton śmieci razem stawka śmieci daje nam proste rachunki, które trzeba podzielić na mieszkańców. Rozumiem. Ja dlatego chciałbym, żebyśmy koncentrowali teraz na tym oczyszczalni i to, bo ja trochę źle zrozumiałem pana wójta, bo kiedy pan Grzegorz zapytał się o to wnioski o przydomowe do oczyszczalnie, to... No dotacje, to nie ma takiego. Tak, ale to właśnie to pan powiedział, że nie ma środków, ale ja rozumiem, że o właśnie... Zewnętrzne. Gmina byłaby skłonna, żeby ten wkład własny czy coś takiego robił. Były środki zewnętrzne, to jak zewnętrzne... To po prostu czekamy na uwagę, żeby była możliwość, no bo nie ma też... Tutaj zakładamy, żebyście Państwo mieli od razu to w domyśle, że co się pojawia, to chcielibyśmy o to aplikować. Nie jest możliwość. Wiadomo, że wszyscy to zaaplikują, tego nie dostaną, ktoś musi odpaść im. W tej grupie czasami jest gmina Kurów, raz odpadnie, raz dostanie, ale my, co się pojawi, będziemy starali się aplikować. Będzie eternik, będziemy aplikować o eternik. Tak, to pracownik musi mieć dodatkowy czas, żeby to wszystko wykonać. Będziemy się starać, jeśli będą domowe oczyszczalnie, jak najbardziej. To nie stoi na przykładzie, żeby ktoś jak ma środki własne, żeby to oczyszczalnie wykonać. Dziękuję bardzo. Jeszcze przypomniałem się tutaj, panie wójcie, bo te żółki na śmieci nie tylko nie zawsze do tej pory były za który co miesiąc. A w tym roku przyszło rzędu. I tak, człowiek no, zapomina, nie? Jak to zawsze spojrzałem, to widzę, że za to nie zapłacone, no to idę płacę. A teraz muszę wziąć do drugiej, czy ile zostało, czy nie tyle. Ja powiem Panu, że to może wynikać, ale po prostu, teraz ja Panu potwierdzę to 100% po przerwie o sesji u koleżanki, ale to wynika z ordynacji podatkowej, bo jeżeli ktoś pomyli się w druczku, zapłaci później czy wcześniej, to już ma konsekwencje podatkowe, więc jeżeli Pan płaci w terminie, tak, i wszystko płaci właśnie komuś, to wszystko ok, to możemy się dyskutować. To wtedy jest to Pan to jest, ja mówię, to tylko potwierdzę, bo nie wiem, tylko tak, to Pani to no to jeszcze było w mojej okolicy były przeprowadzane remont rury wodociągowej i potem była obcięta na jakiś czas, kilka godzin i woda, a potem po odkręceniu, że tak powiem, kurka, wpuszczeniu wody, wydawało się, że poszły takie zanieczyszczenia. No to się brązowa to jest szczegół, że zapchało płuczką. Więc to, co było w tych rurach, już to daje obraz, jeżeli stanowi płuczki, co tam było. Więc ja bym chciała usłyszeć, jakie Państwo mają, nie wiem, plan konserwacji, jak to się odbywa, jak to wygląda, bo na przykład też przy tej okazji okazuje się, że są odcinki, gdzie, nie wiem, podobno wcześniej bywało tak, że otwierało się, ja się bardzo niekachowo wyrażam, zaznaczam, nie wiem, zasuby czy tam chryzanty i się czyściło to jakiś tam czas, była ta woda puszczana. Teraz tego nie ma i są odcinki, gdzie no po prostu gospodarz, żeby tą wodę użytkować, to tam aż to łapie i tam jakieś boiski, bo ona ma tam zanieczyszczenia, na jakieś czyli to nie jest robione w jakichś takich planach, żeby tak to określić. Pewnie są, gdzie jest ta woda pobierana w znacznych ilościach, to może to się tak nie dzieje, a tam jest akurat taki odcinek, może mniej jest do niego podłączony użytkowników i może dostać podróżnika. Ale tutaj wiem, że były do Państwa interwencje w tej sprawie, o której wiem, że tutaj było... Trzeba zakończyć tę dyskusję. Wolnych wnioskach. Mało zrozumienia wykazał się na końcu tego właśnie. O, tak to można wnioskować. W wyniku awarii, niestety, jest zapisana jakaś tam, powiedzmy, drzewa czy ziemia. No niestety nie mamy na to wpływu. No, akurat mieliśmy tutaj awarii, wydawało się, że to jest na wierzchu, gdzieś tam polano pękło i tak, no mieliśmy taką sytuację, no wiadomo, że no, przy awariach no, nie ma, nie mamy na to wpływu, no siła wyższa, w związku z tym, że... Ja nie mówię o awarii, mówię o tym, co było po awarii. Wie Pani, te płukania też były wykonywane, tylko że no też no... Ja to panu po to też mówię, że przyjmuje do potem się ludzie mogą, nie wiem, no jakieś regulacje, zapiszczone rzeczy, to są dwie bardzo trudne ludzie, no teraz ponieważ słyszał o ekologii, więc jak przez 2 dni płynie skrano, no nieprzyjemne rzeczy, no to wie Pan, no to nie da się jakoś. Powiem tak, no robimy to, co chcemy, no. Hydranty też ustawiamy, też ostatnio nawet na komisji tutaj był poruszany temat hydrantów. Też musimy serwisować, bo tych hydrantów na sieci jest no ogrom. No, też nie wszystkie, no przyznam szczerze, że nie wszystkie są sprawne, no ale pukamy na... Mamy też w najbliższym czasie też podejmujemy takie działania, że będziemy usprawniać te hydranty i to właśnie w takich strategicznych miejscach, żeby to było na początku, na końcu sieci, żeby możliwe były wykonywane te płukania. Dobrze, dziękuję. Czy coś jeszcze? Nie, może się Dziękuję za pytanie w sprawie tego zbiornika przy szukaniu. Czy on jest potencjalnym zbiornikiem, czy jest wykorzystywany, czy nie będzie wykorzystywany? Tutaj Pan wspominał o tym, że jest wykonywana koncepcja wodociągu i tutaj Pan projektant też ma na uwadze tutaj ten punkt. No, w tym momencie nie jest wykorzystywany w żaden sposób. Ale jest przewidziany do tego, żeby przy koncepcji. Nasz projekt ma kierunek, że żeby zajęcie to było, ale to muszę czy jeszcze mamy jakieś tutaj? Proszę bardzo. Ale to może zakończmy to na końcu, w wolnych wnioskach już, nie? Zostanie Pan prezes do końca? No właśnie, jeśli mógł, to prosiłbym teraz na pytania, bo mam do pytania. To proszę bardzo. Czy Wy jako firma, która zbiera te śmieci segregowane i niesegregowane, to tych segregowanych nie możecie w żaden sposób gdzieś odstawiać na nie wiem, spalanie, jakieś tam obowiązywanie i tak dalej. Jeśli macie obowiązek wszystkie śmieci, to segregowane przez mieszkańca, to było też zanieść na punkt segregacja odpadów to jest ciężki temat. No, nigdy, powiem tak, no, rzadko kiedy się zdarza, żeby odpady były odpowiednio posegregowane w taki sposób, żeby można było je od razu zbywać. No, my jeśli chodzi o instalację, no, w tym momencie jest przy budowie składowisko. Instalacji co do przetwarzania odpadów niestety nie posiadamy. To są olbrzymie koszty, żeby takie pozwolenie uzyskać i no, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Jeszcze takie to składowisko będzie przyjmowało i raz na 3 miesiące przyjdziesz, ktoś by wystawił opony i go zabrali. Bo nie każdy ma czymś zawieźć do mnie, bo zawieźć może. Była kiedyś taka mowa o tak zwanym balaście, tak? Czyli to, co się nie da już odsegregować, a tak to wygląda. Tak, ale też będzie u nas planowane, czy nie? Powiem tak, jeśli chodzi o balast, to jest temat dość zawiły z tego względu, że dość często mamy zmiany w przepisach prawa, jeśli chodzi o te kwestie. I na tą chwilę balast na pewno, bo też mieliśmy list intencyjny tutaj z instalacją tutaj regionalną, ZUK-iem puławskim, który obsługuje tą instalację i co do no, tak jak mówię, list intencyjny co do przyjmowania tego balastu, ale na chwilę obecną w międzyczasie wynikły zmiany przepisów i tego balastu nie mogą do nas tak. A to się nie wiąże też z jakimiś tam kwestiami ochrony środowiska i tak dalej. Znaczy, no, nie ma, to wszystkie odpady, które mają charakter, mają być badane, także my też będziemy przyjmować te odpady, na które uzyskaliśmy pozwolenie. Jeszcze ja mam takie pytanie, jedno jak prezes odchodzi. Kiedyś była rozmowa o zbiórce opon. Czy nie można by było, bo nie każdego ma czym wywieźć na wysypisko, bo wiem, że przyjmowane są opony. Raz na 3 miesiące czy ileś, żeby zorganizować, że przejedzie samochód, zbierze opony zużyte. No ja może odpowiem Panu tego. Jeżeli chodzi o, bo też mieszkańcy, kilku mieszkańców, bo to zazwyczaj jest kilku na razie, prosiło o zabranie elektrośmieci, a także innych śmieci, na przykład wielkogabarytowych, jakieś wersalki czy inne rzeczy. Gmina, obowiązkiem gminy jest odebranie tych śmieci, a Zarząd Usług Komunalnych jest firmą, która wygrała przetarg i ona tego w zakresie specyfikacji nie ma. Więc każde dodatkowe jakby zbieranie czy opon, czy elektrośmieci, żeby wieźć w jedno miejsce, wiąże się z tym, że my musimy za to ponieść. Ja rozumiem. Więc przy następnym przetargu, jeżeli takie potrzeby mieszkańców są, to my możemy takie coś w specyfikacji ująć, tylko musicie Państwo się z tym liczyć, że ten koszt jest oszacowany w jakiś sposób przez firmę i warunkuje później kwotę jednostkowo za miesięcy nieczystości. To nie, nic nie ma jakby za darmo, tam musi pojechać pracownik, tam musi pojechać samochód, który zużyje paliwo i prezes ZUK-u może to powiedzieć, załóżmy, to hipotetycznie mówię po kosztach, ale to będzie generowało jakiś koszt raz na 3 miesiące iluś tysięcy złotych, który musi być wrzucony do jednego łącza i podzielony później na miesięczne opłaty za śmieci. Tylko że opona jest surowcem wtórnym i jego można sprzedać. Ale my nie możemy. Nie ma zainteresowania, to znaczy powiem tak, jeśli chodzi o samochody. Z dokonami jest ogólnie w Polsce bardzo duży problem. W tym momencie instalacja regionalna wstrzymała przyjmowanie już od jakiegoś dłuższego czasu przyjmowanie opon. Oponami instalacje są zawalone, nie ma na to zbytu. Jeszcze do pewnego czasu było tak, że te opony były przetwarzane. W tym momencie chyba Polskę zalały, powiedzmy, odpady opony z zachodu. No i po prostu polskie instalacje przetwarzające opony zaprzestały przyjmowania od regionalnych instalacji. Ogólnie olbrzymi problem się pojawił, jeśli chodzi o opony. Zresztą tutaj Państwo też wiedzą, że w tamtym roku były duże problemy, jeśli chodzi o podpalenia składowisk. Znaczy no my mieliśmy kontrolę, może powiedzieć, składowiska. U nas jest na dzień dzisiejszy stan, jeśli chodzi o pożary składowiska odpadów, wszystko w porządku. Na odprawie rocznej pan komendant, czy w komendancie wojewódzkim Zakład Usług Komunalnych Gminy Kurów w tej kwestii padł. To tylko woli wyjaśnienia. No później, jak będzie taka pożara, to my to zorganizujemy, tylko proszę wiedzieć, że będziemy musieli do Dolida to dodatkowo zapłacić. Firmę zewnętrzną też chcieliśmy znaleźć, która za darmo przyjedzie po elektrośmieci, ale firma musi mieć tyle elektrośmieci, żeby to się ekonomicznie opłacało. Kiedyś brali z Poniatowej, odbierali tutaj u nas. No dobrze, ale możemy zrobić, rozmawialiśmy z Panią Inspektor Skorupką, na przykład, żeby to było w ZUK-u. To nie wszystkim dochodzi, bo niektórzy nie mają możliwości dowiezienia tego do... Wiem tak jak i z oponami, co ja mówię, nie? Zaczęła się, kiedyś było przy Klementowicach, stała przy świetlicy kontener na elektrośmieci. To zanim do wieczora te elektrośmieci zostały zebrane, to nam już lokalni żołnierze rozebrali, co było najbardziej wartościowe, a w tej gminach to już nam zawsze to nie opłaca. Ja nie wiem, o pan chciałby pytanie, czy też? Aha, no to ja rozumiem, bo ja rozumiem, że te tematy takie dotyczące ZUK-u są bardzo ważne, a punkty dotyczy wody, prawda? I zrobiły nam się sprawy bieżące. Tak, sprawy bieżące. Znaczy tutaj chodziło właśnie, że pan prezes, że tak powiem, chce odejść. No nie odchodzi. Nie odchodzi do wodociągu. To też przecież z panem prezesem rozmawiamy, przecież jest Rada Nadzorcza, dosyć często się teraz spotykamy, jeżeli chodzi o zakład usług komunalnych. No pracownicy, ilu jest pracowników do wody? No w tym momencie, znaczy no, samych konserwatorów jest 3. Oni muszą pojechać najpierw załatwić sprawy konserwacyjne, jeżeli chodzi o główne ujęcie wody, prawda? I sytuacja jest taka, że no, zasoby ludzkie też mają wpływ na to, żebyśmy wszystko mogli załatwić. To tak woli wyjaśnienia, prawda? Bo no, to ja myślę, że tutaj po prostu zadziałało niedopatrzenie, za mało tej wody zostało wypuszczone, żeby to wypuszczać do góry i tyle. No, ale będziemy zwracać na to uwagę. No, na przyszłość, żeby to ja widzę, jak to się dzieje. Pani się ewentualnie kwestii, czy dotyczy pana wody, żeby nam sprawić. Tak, mamy na uwadze, żeby to były jakieś gwiazdki z samochodem podróżniczym, że najpewniejsze. Tego sprawę, tak. Tutaj chcemy właśnie, no, jestem w kontakcie z tej strony. Znaczy to tutaj... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie jest jawne i imienne. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku, podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie żółtego przycisku. Wynik głosowania za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków głosowało 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, jak też nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta. Przejdziemy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego położonej w Kurowie. Sprawa była szczegółowo omawiana na Komisji Budżetu. Czy Pani Sekretarz? Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej działki o powierzchni 172 m2 położonej na ulicy Krzywej dla wieloletniego użytkownika tej działki, który nienagannie opłaca wszelkie należności wobec gminy. Dziękuję. Na podstawie paragrafu 40 ustęp 2 statutu proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o przekazanie opinii na temat przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Otwieram w takim razie dyskusję w przedmiotowej sprawie. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jakieś pytania? W takim razie dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie jest jawne, imienne. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku, podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie żółtego przycisku. Proszę wygenerować wyniki. Dziękuję. Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego położonej w Kurowie głosowało 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, jak też nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego położonej w Kurowie została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej. Sprawa była szczegółowo omówiona na Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty. Czy tutaj Pani... Czy Pani Magda chce coś dodać? Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tylko mogę powiedzieć, powiem tylko Państwu, kto będzie pełnomocnikiem gminy do spraw tworzenia spółdzielni socjalnej, to będzie Pani Magdalena Białkowska, a pełnomocnikiem straży będzie Pani Małgorzata Sikora. Tyle Was dziękuję. Na podstawie paragrafu 40 ustęp 2 statutu proszę Przewodniczących Komisji Budżetu i Komisji Oświaty o przekazanie opinii na temat przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jakieś pytania, żeby sprecyzować? Proszę bardzo. Temat spółdzielni socjalnej bardzo był tak szczegółowo przedstawiany. Powiedziałbym wręcz, może za duże słowo, ale entuzjastycznie. Ile? To z miesiąc temu, prawda, nawet byli zaproszeni osoby, które organizują takie spółdzielnie na gminie w Józefowie. No i broń Boże nie jestem przeciwny, ale we wszystkim trzeba być logicznym i z tego, co Pan Skarbnik powiedział, to chyba w tej chwili gmina raptem 1200 zł swojego wkładu własnego ma do przeznaczenia. To pieniądze śladowe, jeśli chodzi o skalę gminy i jestem absolutnie za tym, żeby nie ucinać tej drogi. Natomiast jak to dalej będzie się rozwijało, to zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych chciałby coś dodać? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie jest jawne i imienne. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku, podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej głosowało 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, jak też nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej została podjęta. Przejdźmy do punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie. Sprawa była szczegółowo omówiona na Komisji Oświaty. Czy pani... Proszę bardzo. Pozostawienie zapisu uchwały wchodzi w życie z dniem 1 września 2019. Skreśleniu podlega natomiast ustęp 1. Uchwała podlega ogłoszeniu techniczna droga zmiany. Dziękuję. Na podstawie paragrafu 40 ustęp 2 statutu proszę przewodniczącego Komisji Oświaty o przekazanie opinii na temat przedmiotowej uchwały. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby coś dopytać? Zapytać, proszę bardzo. Chcę dopytać, bo tak chcę powiedzieć, że jest to rzecz typowo techniczna, także nic się nie zmienia, jeśli chodzi o całe meritum, o całe najważniejsze schemat powstawania tego zespołu. On będzie funkcjonował od 1 września. Także no, praktycznie dyskusja jest nie wiem, niekonieczna. Natomiast według mojego jakby takiego rozeznania to chyba jakoś ta sprawa została no, pozytywnie przyjęta w środowisku, bo ja nie słyszę jakichś takich wielkich obaw, nie wiem, ze strony środowiska głównie nauczycielskiego. Także myślę, że to będzie dobry kierunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać, zapytać? W takim razie zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie jest jawne i imienne. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie żółtego. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku. Proszę o wygenerowanie wyników. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie głosowało 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, jak też nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie została podjęta. Przejdźmy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kurów. Uchwała była szczegółowo omawiana na Komisji Oświaty. Czy coś będziemy dodawać tutaj, Pani Sekretarz? Pozytywnie ocenił plan sieci w gminie Kurów od 1 września. Zgodnie z tą uchwałą planuje się utworzyć szkołę podstawową przy Zespole Szkół Placówek Oświatowych w Klementowicach oraz szkołę podstawową w Kurowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na podstawie paragrafu 40 ust. 2 statutu proszę przewodniczącego Komisji Oświaty o przekazanie opinii na temat przedstawionej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby coś dodać, dopytać? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie jest jawne i imienne. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku, podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie żółtego przycisku. Czy pan radny głosuje na... Czy pan radny zagłosuje jeszcze? To proszę bardzo, jeżeli... W takim razie za podjęciem uchwały w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kurów głosowało 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, jak też nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że uchwała w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kurów została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019. Sprawa była szczegółowo omawiana na Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty. Czy pan skarbnik parę słów powie na temat? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych, wszystkie zmiany dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących. Czyli nie ma tutaj zwiększeń wydatków na inwestycje, jak i nie ma wprowadzonych dodatkowych środków z tytułu dotacji inwestycyjnych przewidzianych na realizację konkretnego zadania inwestycyjnego. I tak, jeżeli chodzi o dochody, przewiduje się tylko ich zwiększenie. Nie zmniejsza się dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów budżetowych wiąże się z decyzjami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonymi na zadania zlecone, na przykład na usługę opiekuńcze w pozycji nr 2 kwota 4123 zł, jak i kwota dotacji otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w postaci systemu, pozycja nr 7 kwota 33750 zł. Po stronie dochodów ujęto także wpłaty osób fizycznych jako wpłat ich w montach kolektorów słonecznych kwota 40 268 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, tutaj planuje się zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków budżetowych. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 116 496 zł. Zmniejsza się o kwotę 30 029 zł. To małe zwiększenie tych wydatków o kwotę 86 467 zł, która jest równa kwocie zwiększenia dochodów budżetowych, czyli tutaj w wyniku dokonanych i przedstawionych Państwu zmian równowaga budżetowa zostaje zachowana, czyli deficyt nie ulega zmianie, zostaje na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, również wiążą się one bezpośrednio ze środkami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego, jak i z Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymywana jest dotacja, która jest prowadzona po stronie dochodów. Równocześnie prowadzone są te środki po stronie wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem celem decyzji. Tutaj zaznaczam, że pod pozycją numer 8 wprowadzono środki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 45 938 zł, pomimo że dotacja doniosła 40 tysięcy zł. Tutaj jest kwestią obligatoryjną, że 20% wkładu musi stanowić wkład gminy, wypłatę tych środków. Pozostałe zmiany wiążą się ze szczegółowym przeanalizowaniem i realizacją budżetu po stronie wydatków budżetowych. Jak Państwo wiecie, już zbliża się półrocze, w niektórych podziałach klasyfikacji budżetowej tych środków zaczyna brakować, w niektórych za dużo, zaplanowano troszkę więcej niż wykonano. Także zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, pozycja nr 12 o kwotę 27 tysięcy zł, a zmniejsza się na wydatki dotyczące mienia komunalnego, drogę, remonty, jak i usługi, pozycja 11 i 17 ogółem kwota 30 tysięcy zł, jak i zmniejsza się wydatki na zakup materiałów urządzeń w Urzędzie Gminy Kurów, pozycja nr 12 kwota 15 tysięcy zł. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Jeżeli chodzi o pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję, to będziemy w trakcie dyskusji. Na podstawie paragrafu 40 ust. 2 statutu proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o przekazanie opinii na temat przedmiotowej uchwały. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby coś dopytać, sprecyzować? Proszę bardzo. Ja chciałbym podkreślić, że budżet gminy oscyluje około 40 milionów, a tu my dyskutujemy nad zmianami rzędu 86 tysięcy. Więc są to naprawdę, nazwałbym to takie wręcz korekty, które wynikają czy z jakichś przekazanych środków, czy z pieniędzy, którzy na przykład największą pozycją jest na te kolektory słoneczne, no więc po prostu ileś osób już do tej pory płaciło i to trzeba ujmować. Podobnie po stronie wydatków jest, nazwijmy to, chyba może tak nazwać, jakby oszczędność tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Urzędzie Gminy, które no, były większe o 27 tysięcy, w związku z tym jakby zostało to, można to wykorzystać na zakup materiałów i urządzeń, no 15 tysięcy, tak. Ciekawy jestem, czy to są jakieś komputery, czy jakieś takie materiały biurowe. Tak, tak, głównie zakup właśnie sprzętu komputerowego, który staramy się powoli rekonstruować, jakiś zakup tonerów, różnych takich materiałów dotyczącego użytku i funkcjonowania urzędu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Pań, Panów Radnych chciałby coś dodać? Proszę bardzo. Mówimy, wiem, już było to kiedyś mówione, ale ten okres zimowy jest okresem wymagającym takiego sprzątania, prawda, odśnieżania, usypania. A z kolei okres letni jest takim okresem przyjemnym, prawda? I też by warto było, żeby tak, nazwijmy, rozejrzeć się, czy za miejscami gdzieś przy drogach, czy nawet ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Widzimy gdzieś przy drobniejszych drogach jakieś krzaki rosną, tak że praktycznie w ogóle nie widać tego przejazdu, także też no już w tej chwili zrobiliśmy jakby te zmiany, ale tam przeznaczenie w sumie jakichś tam 10 tysięcy czy ileś na tego typu cele jest jak najbardziej słuszne, bo ja mam odpowiedź, że jest taka sytuacja, że jeżeli chodzi o to prawo, które Pan mówi, jeżeli chodzi o okres letni, to z pracownikiem pracowaliśmy bodajże 27 odrabialiśmy w sobotę 2 maja, mieli interesantów, przejechaliśmy się po wszystkich drogach, spisaliśmy listę potrzeb na drogach powiatowych, na drogach wojewódzkiej, na drogach gminnych, jeśli chodzi o takie sprawy porządkowe i czyszczące. Tych spraw naprawdę na drogach powiatowych było mnóstwo, więc nie chcielibyśmy ze względów nawet koleżeńskich zarzucać kolegów z Zarządu Dróg Powiatowych pismami o oficjalnie, więc sporządziliśmy tabelkę i tabelka ta została dzisiaj mi na biurku przedłożona i ją to wywieziemy tak kulturalnie po prostu po koleżeńsku, żeby oni sobie co mogą we własnym zakresie odhaczyli. Część rzeczy została zlecona Zakładowi Usług Komunalnych w Kurowie i pewne rzeczy już możecie Państwo i sukcesywnie będziecie Państwo je zauważyć. Ze względu na to, że ZUK tych pracowników też nie ma Bóg wie ile, tylko ci pracownicy pracują też na wywożeniu nieczystości i wychodzi im, że mają 1 czy 2 dni w tygodniu, żeby móc pewne rzeczy, które im zlecimy, zrobić. Więc na przykład jakieś do pułapku malowana jest gata przytankowa, tak? Bo była straszną wizytówką naszego Kurowa. Gdzieś na sperku są pewne gałęzie muszą powodcinane, Neowojska Polskiego. Teraz rozmawialiśmy z prezesem ZUK-u i gdzieś mu zadałem pytanie, czy by nie kupił maszyny do czyszczenia ulic. Więc też na razie pracuję nad tym, żeby to ogarnąć. Jeżeli chodzi o sezon zimowy, spędza mi ten sezon zimowy i pewnie pod koniec wakacji siądziemy do tego, żeby już rozplanować, jak ten sezon zimowy zaplanować, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Rozmawiałem z Zarządem Powiatu, żebyśmy przyjęli odśnieżanie chodników przeddrogowych powiatowych na terenie Kurowa i gminy Kurów. To wiąże się z pieniędzmi, czyli uszczupleniem ich jakby budżetów, ale doszliśmy do pewnego porozumienia, że może uda się zrobić coś takiego, że w momencie, kiedy już dołoleć, kiedy dołeć najgorsze warunki, że dojdziemy do porozumienia, że wtedy nam za te utrzymanie chodników dostaniemy wzrost poniesionych kosztów. Bo jeżeli jest śnieg i jest nieośnieżone, ludzie jeszcze przyjdą, ale jak już jest gołoleć, to po tych chodnikach jest nie sposób przejść. Więc będą prowadzone, już były prowadzone rozmowy i będziemy te rozmowy prowadzić. Pewne czynności są zgłaszane do firmy, która obsługuje telekomunikację za słupy, czy na przykład na ulicy Wojska Polskiego, przy Panu Kozaku, przy sklepie Wasów, takie stare słupy, które gdzieś tam speco, żeby nam to obczyścili, żeby nam wyczyścili, czy ziemię skablowali. Do Zarządu Dróg Powiatowych poszło pismo w sprawie rowu tutaj przy szkole. Jak założycie Państwo na początku kadencji wiem, że zwróciliśmy się z pismem, że woda stoi przy ulicy Głowackiego, tam jest zaznaczone. Mam nadzieję, że zostanie dość zniwelowany ten teren, więc jakieś prośby są, były krzaki wystawione na Wójcie Polskie, to były działki kościelne, poprosiliśmy Pana Kościelnego, podciął, już można normalnie przejść. Gdzieś tam są działki, które przeszkadzają, ruch, który zgłaszała, nie wiem, za Pani Sołtys z Kurowa w stronę, czy Pani z Olesina, nawet Pani Zofia Reszczyńska mówiła, żeby były posprzątane ulica Wojska Polskiego w piachu. Teraz jest wykonywany Ryniecki czy Piramowicza, tam przy Wodę Kamieni, które była większa ulewa, wszystko ściągało na ulicę Wojska Polskiego. No staramy się to sukcesywnie robić, tylko tyle, na ile mamy tych sił i środków. No, teraz możliwie proszę o biorąc pod uwagę temu szczytami, i zapisami. Tam powiedział, tyle tych ludzi, którzy połączyli się na przykład, nie wiem, czy to jest ruch. Nie by mieszkańcy mieszkali, ale oni... To najpierw jest prośba do powiatowego zarządu dróg powiatowych, tak jest. A bo to jest powiatowa. To jest droga powiatowa. Dopiero my w ramach tego, żeby mieszkańcom się też żyło lepiej, no to wtedy możemy coś pomóc, tak? Ale najpierw pierwsze zadanie jest to zadanie Zarządu Powiatowego Zarządu Dróg, więc my w tej liście prosimy o pomoc. Dziś tam myślimy na przykład, żeby zniwelować te studzienki, które jest w chodniku, gdzie tak trzeba omijać. No ale będziemy próbować pewne rzeczy sukcesywnie korygować. Od ośrodka to jest gminna droga, czyli to trzeba to przyjąć. Był pan projektant urzędników w sprawie też rowu po drugiej stronie, jak pan Bręga zgłaszał. Też rozmawiali, pewne kwestie to wyjaśnione. No projektant wyjaśnił, no tyle możemy to na projektanta. Ja mam jeszcze pytanie. Ten odcinek za przejazdem kolejowym w stronę Puław w Klementowicach, w stronę toku. To jest droga powiatowa? To jest droga gminna. To jest droga, która zniszczyła stadię, a teraz próbujemy negocjować z budimestem. Dobra, bo tam naprawdę w niektórych miejscach to trzeba jechać slalomem gigantem, żeby te domy... Negocjujemy w tym momencie. No, ciężko powiedzieć, jak to się rozwiąże w tym momencie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Drugie pytanie na wniosek byłby to samo, co Pan Przewodniczący Kursy mówi, że warto, wiemy, że te główne drogi, po których jeździmy, to są drogi powiatowe. Już nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby jakby uświadomić mieszkańcom i no takich w aktualnościach, czy dość zjesta strona, prawda? No spokojnie, nie to, że od razu. Taki schemat zrobić, które są drogi powiatowe, które są drogi gminne, prawda? I chodzi mi o to, co myślę, że Państwo sołtysi są na to wrażliwi, że czasami są z różnych przyczyn jakieś pojedyncze dziury w jezdni, które naprawdę są bardzo niebezpieczne. I to zwłaszcza teraz jest ten sezon motocyklowy, czy tam nawet młodzież, czy tam w jakichś skuterkach, czy na czymś. że po prostu, żeby też takie, nazwijmy to, cząstkowe remonty dróg, takie najważniejsze, żeby to nie było robione we wrześniu, tylko żeby to już teraz w miarę im szybciej, tym lepiej po prostu. To nie są duże koszty, bo my jesteśmy w omawianiu kosztów w wydatkach, prawda? Więc jeżeli trzeba, to żeby po prostu takie najważniejsze rzeczy. Powiem Państwu w ten sposób, że te bieżące, największe dziury pracownik starał się wysyłać za kosztopownany, żeby łatać ziemi na spalkę. Teraz jest podpisana wczoraj umowa, jak powiedziałem, na 300 metrów kwadratowych ubytków. I tylko zobowiązał się na wykonawcę, że w momencie, kiedy pytanie pada LGD będzie wszystko wchodzi na robienie tych biur. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych, to też, Szanowni Państwo, oni, tak jak i my, o każdej biurze nie wiemy, bo czasami tam w ogóle w tej części gminy Kurów nie jesteśmy. Czekamy po prostu na zgłoszenie. Ja jeszcze tam mam odnośnie właśnie tych negocjacji z firmą Budzinek, bo już teraz jest zauważalny wzmożony ruch ciężarówek tych czterooszek. Widać jakieś tam prace będą chcieli poczyniać. No i znowu zaczyna się problem niszczenia tych dróg, bo jakoś może na nich trzeba wywrzeć jakąś presję, żeby... Bo to ja już odpowiadam. Mieliśmy spotkanie na ulicy Głowackiego z policją, z Zarządem Dróg Powiatowych, jeżeli chodzi o przejście, to był Pan Radny Kukier, żeby zgłosić problem jeżdżenia samochodów ponad normatywnych na Kłodzie. Policja w tym pojechała, kilka osób tam złapała, ale prosili, jest taka strona jak mapa zagrożeń, żeby na tej mapie zaznaczać, to przez internet, ja sam z tego korzystałem i zaznaczałem na mapie zagrożeń, na przykład miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszali spożywania alkoholu, nie? Więc ja nie dzwonię na policję, tam nie męczę, tylko zaznaczam, że w ciągu 7 dni muszę to weryfikować. Jeżeli widzicie potrzebę, każdy, kto ma dostęp do internetu, żeby na tej mapie zagrożeń cokolwiek umieścić, no to warto umieszczać, bo wtedy policja ma 7 dni na to, żeby w to miejsce podjechać i zainterweniować. Więc jak wiecie, gdzie jeżdżą i o której godzinie jest, no to się wpisze w tym opisie i oni wiedzą, kiedy mają pojechać i interweniować. Jak na prośbę mieszkańców, jak były na przykład spotkania podstawowe, zgłosiłem i zadziałało. To jest najszybsza metoda. A i policjanci to powiedzieli. Szybciej zainterweniują. A jeszcze jest taka sprawa tam odnośnie tej drogi właśnie Klementowice-Łobarki, że ta droga nie jest droga na wyrost sonarzowy, tam te przepusty już są w opłakanym stanie, no i tam jest postawiony ten znak 20 ton. Dobrze, ale ja powiem tak, ja wiem, bo też oddaliśmy pismo, Szanowni Państwo, pismo od mieszkańca. To na zebraniu wiejskim też była taka sytuacja, tylko postawienie znaku drogowego to nie jest coś takiego, że się ściąga i się stawia. To musi być organizacja ruchu zatwierdzona przez zarówno powiatowe i policję. Tak. I teraz jest taka sytuacja, że my już prowadziliśmy rozmowy, ja rozmawiałem z Zarządem Dróg Powiatowych, kto dla nich wykonuje te działania i rozmawiałem z projektantami, którzy nam wykonują projekty dróg, tak jak były na przykład Pana Obwodnica, to zawsze musi być przy projekcie drogi robiona organizacja ruchu. Czyli ci projektanci mają uprawnienia, żeby robić projektowanie organizacji ruchu. Więc podjęliśmy też tematy z osobami, które znamy, które według nas wykonują to dobrze. I sami powiedzieli, że dla nich to jest, nie jest jakaś praca ciekawa, żeby poprawiać to wszystko, co jest. Są firmy, które się po prostu w tej kwestii wyspecjalizowały. I w tym momencie, tak jak powiedziałem na początku, my robimy rekonesans, rozeznanie, która firma nie chciała się podjąć zrobienia organizacji ruchu. To nie jest problem tylko drogi na Łopatki, ale wszystkich dróg. Później, jak robimy organizację ruchu, zostanie zatwierdzona przez powiat, że musimy wydatkować środki na znaki drogowe, bo musimy od razu do organizacji ruchu wprowadzić. Tak? W każdym razie pracownik już na tym siedził, tylko chciałem też powiedzieć, że młody pracownik w tym momencie też był zarzucony tymi wnioskami o zmianę studium i w planie, żeby to wszystko opracowywać, plus wydawanie zaświadczeń. Będziemy do tego naprawdę siadać, bo też przecież pismo, ja też proszę na to pismo odpowiedzieć. Czyli kwestia, to nie tylko jest kwestia zmiany organizacji ruchu dla nas, bo to jest, jak droga wpada gmina powiatową, to i powiat musi zmienić odpowiednie znaki na swojej drodze powiatowej, więc oni też moje zdanie jakby wypowiadają. mogę obiecać, że postaramy się to w jak najszybszym czasie znaleźć. Nie umiem się wypowiedzieć, jak u nas się pojawiały i znikały. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest legalne w tym momencie. A jeszcze mam jedną prośbę, bo kiedyś poprzednim panem wójtem pan doktora obiecał w ramach gwarancji. Przepust ten przystawił. Przepustem, to co poznaje ten kawałek odcinka na wysokości zarady. A to zrobił na zapadkę, to mówiłem, że to nie wychodziło i odchodzi. Powiedział, że jeżeli tylko tak się stanie, to w ramach gwarancji warto szybko to uzyskać. No to dobrze, to ja panu powiem, jeżeli chodzi o przepust, to pracownik już tym się jakoś zaczął interesować fundamentami, tak? Nadmienił mi kilka razy, że tym się zajmuje. Jakby wyników tego pracy nie znam. Jeżeli chodzi o obietnicę jako gwarancję, że się będzie rozchodziło, nie mam takiej wiedzy, no to po dzisiejszym dniu, jak będę rozmawiał z panem Zadurą, to zapytam się, jakie jest tej kwestii stanowisko. No ja rozumiem tylko, że nas musi wiązać jakaś umowa, jeżeli chodzi o sytuację. O ile jest gwarancja, ja powiem tak, jeżeli jest gwarancja, to ja muszę nie skorzystać. Jeżeli gwarancji nie ma i to wyjątkowo, to tylko rzetelnie jest to wykonawcy. Jeżeli to odejdzie mi za rok, w ramach gwarancji ja jestem w stanie to wykonać. Tak mówisz, no to ja po prostu mówię, ale myślę, że łatwo jakaś gwarancja musi. No to może sprawdzimy. Nie umiem teraz powiedzieć panu na gwarancji z gwarancji. Jak jest gwarancja, to korzystamy. Prosta logika. Nie ma gwarancji, pytanie najpierw o czynce miejskie słowo pana Rodury, jak nie zrobię, no co mogę na nich. Nie w tym momencie tylko wiąże umowa. Ja się śmieję, jeszcze mam nie zna. Czy coś jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo. Taka prośba, ja myślę, że zakup takiej maszyny czyszczącej ulicę to by był bardzo postrzegany jako bardzo kurowo-centry, tak to nazwę. Ja myślę, że lepiej się koncentrować na przykład koszenie poboczne. To jest za chwilkę ten problem już w złotych deszczach to będzie i może właśnie w tą stronę. Nie wiem, jakim sprzętem dysponuje, czy ma taką możliwość. A jeszcze, jeżeli rozmawiamy o chodnikach, na Państwowe Łato widać, mają na przykład taki nieduży traktorek, no, z takim przodem, niedużym drukiem, właśnie takim odświeżają chodniki. No. No to właśnie, jeżeli chodzi o może tak, najpierw pytanie, czy oni też czyszczą, jakoś mają szczotkę do zamiatania, czy o odśnieżanie Pani chodzi? Tylko odśnieżanie. No dobra, no to już rozmawialiśmy. I ludzie będą jedzą odśnieżoną, a chodnik. Rozmawialiśmy z prezesem już w sezonie zimowym o tym traktorze. To jest koszt rzędu 100 tysięcy złotych taki traktory. Ale już w pełni funkcjonalny, z zamiatarką i z odśnieżaniem, tak? Ja nie umiem Wam powiedzieć co do szczegółów, ale jak rozmawialiśmy w tej kwestii, to jest taka sytuacja, że tam też jest... No ja wiem, ale chciałem doprecyzować, czy 100 tysięcy to jest ze szczotkowistym? Może dlatego nie będziemy tego przymieniać. No bo to jest wąski, malutki taki, żeby... Nie trzeba rejestrować. Mogę poprosić uwagę. Tych małych, aby ubezpieczenie obszarować. Zaraz, przepraszam najmocniej, tutaj niech Pan Wójt jeszcze wypowie się. Była rozmowa w sprawie traktorka, była rozmowa w sprawie sprzątania. Szanowni Państwo, jedna rzecz, żebyście mieli też zobrazowaną sytuację zakładu usług komunalnych, to jest taka rzecz, że na razie nie mamy zwrotu dotacji. Pan prezes jest w takim momencie, że w pewnym momencie może zabraknąć płynności finansowej ze względu na to, że posilamy się kredytem i czekamy na zwrot dotacji, a firma, która nam wystawia faktury nam wystawia. On w pewnym momencie odzyska tą płynność i będziemy mogli rozmawiać o leasingu na beczkę sanitacyjną, będziemy mogli rozmawiać o traktorku do czyszczenia, będziemy mogli rozmawiać o rozwoju zakładów osób komunalnych. My mieliśmy naprawdę takie sytuacje, że musieliśmy nagle kupować pompy, to była sytuacja zagrożenia na ujęcie wody w Olesinie. Tak? To kolejny wydatek nieprzewidziany, więc cały czas pilnujemy, kontrolujemy i chciałoby się już to kupić, ale w tym momencie nie możemy sobie na to pozwolić, żeby nie zachwiać płynności bieżącej zakładu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest podobnie jak w poprzednim punkcie, rozmawiamy o sprawach budżetowych, ale po pierwsze to tak, jak moja propozycja do Pana Przewodniczącego, jak jest za 10:15, po przegłosowaniu tej uchwały zmiany budżetowej proponuję naprawdę 7 minut przerwy, otworzyć okna, bo jest duszno i no, żebyśmy, wydaje mi się, że większość czuje taką potrzebę. Dosłownie na 7-10 minut, do 15 różnej proponuję zacząć ponowne posiedzenie. I ostatnie moje, jak ja bym miał podpowiedź jako już taki doświadczony człowiek, do tego urządzenia do czyszczenia ulic wydaje mi się, że ono się nie sprawdzi. Natomiast ten traktorek do chodników, to uważam, że jak najbardziej się sprawdzi, bo ja widzę, jak tam nawet człowiek nie jeździ, to urządzenie tam więcej kurzu. Ale ja tylko powiem, dlaczego tam jest? Pan jest doświadczony, ja tylko powiem to, co ja dobrze uważam. Jest taka sytuacja, że przy krawężnikach, proszę się przejechać po Kurowie, przy krawężnikach jest mnóstwo piasku. Ludzie walą ten piasek do to później powoduje, że nasz śmieci, za którym my musimy ale to tak jest taka sytuacja, że to jest jeśli można. Też myśleliśmy, żeby było jasne, też myśleliśmy nie to, żeby ZUK miał na stanie, tylko żeby na przykład taką usługę wynająć. My na razie, no tak, nie podjęliśmy żadnej wiążącej decyzji, tylko na razie rozmawiamy nad rozwiązaniem problemu. Jeśli można, to te czyszczarki, one nie wyrwą tego piasku z przychodniku. To musi być, co trzeba zapłacić komuś, to musi być szuflą dosłownie zmienione, kubeczki porobione, później pojechana przyczepa, rzucone na ten. To jest jedyna droga, natomiast on nie wywiruje tego piachu. To jest taka moja boczna uwaga. Dziękuję bardzo. Odnośnie tego, co Kośnik mówi, że ja tutaj na terenie zakładu jest właśnie mały traktorek, który w razie czego może wodą to spryska, żeby to się nie kurzyło. Najpierw zbiera to i naprawdę skutecznie to zbiera. Nawet przy samych krawężnikach. To skończy, kurza drażniła piaskę zaraz. Sprawy budżetowe przemysłu wymienić. Tomek. Zapytaj, czy przerwę chcemy, czy nie. To urządzenie nie jest jakiś olbrzymi koszt. Ciągniczek uniwersalny, tak jest. Dobrze, bo przerwę już, zarywacie przerwę. Może przegłosujmy. Dobrze, w takim razie będziemy dyskutować później. Zamykamy dyskusję, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie żółtego przycisku. Ktoś jest nieobecny? Nie ma dyskusji. Aha, w takim razie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 głosowało 14 radnych, z czego jeden z radnych był nieobecny, nikt nie był przeciw, jak też nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 została podjęta. Ogłaszam przerwę 10 minut. Panie radny, do 5 po w takim razie, dobrze? Ale nie ma z kim na razie znowu. To nie podejmujemy jeszcze żadnej uchwały. Uchwały co podjęliśmy. Tak. Możemy zaczynać? Pani sekretarz. Wznawiam obrady 8 kadencji Rady Gminy Kurów. No do 5 po było. No, uchwały podjęte wszystkie. Teraz informacyjne. Jacku, krzykniesz tam, jeżeli można? Dobrze. Magda trzecia. Kawkę może zrobić. Może kawę zrobić. Przywołaj do porządku wójta. Przejdźmy do punktu 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. Tutaj poproszę Panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Magdalenę Białkowską. Dokument kierownik przedstawiamy Radzie Gminy. Stanowi on Dziękuję uprzejmie. W takim razie przejdźmy do punktu 13. Przedstawienie sprawozdania z relacji rocznego programu współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. I tak z tych środków na zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki klub sportowy Garbarnia otrzymał dotację w wysokości 69 tysięcy złotych na zadanie w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa 14 405 zł oraz na trzecie zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki klub sportowy tenisa stołowego Topstin 6100 zł i Kobiety Razem Stowarzyszenie Klementowic 1595 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś ma tutaj jeszcze jakieś pytań? Proszę bardzo. Ja myślę, że o tym samym pewnie powtórzyć to już tak. Mówiliśmy o tym, że na ten temat właśnie organizacji pozarządowych jest takim bardzo istotnym tematem i dobrze, że z roku na rok te środki są większe, tak jak Pan Skarbnik przedstawiał w czasie komisji budżetowej. Natomiast był taki postulat, żeby starać się tak objąć taką pomocą już takie istniejące struktury. Mówiliśmy o kolarstwie, o tenisie, o piłka, no to piłka to 40% gminy się, że tak powiem, angażuje, także, no ale też warto, ale takie drobniejsze jest na przykład klub taki w Klementowicach przy tej szkole agrobiznesu, gdzie to są takie, nazwijmy, miejscowe inicjatywy, nie jest jakiś poziom taki super ligowy, no ale to, tak jak mówiłem, nie o to chodzi, żeby kupić najlepszych zawodników skądś tam, a nasi tylko chodzili jako kibice. Czyli po prostu w tym kierunku, żeby zachęcać, żeby pomagać tym organizacjom, zwłaszcza pod kątem takich rozliczeń księgowych, gdzie to no, czasami jest to trudno. Także do tego typu były tematy. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj należy dodać, że bardzo duża grupa młodzieży jest teraz, nawet roczniki już 12 przychodzą do Garbarni, także... Pytanie, jeżeli chodzi o pomoc też Państwa i no moje życzenie, żeby tych pieniędzy było więcej dla organizacji pożytku publicznego. Wcześniej w sprawozdaniu powiedziałem, że chcemy przeprowadzić konsultacje, jeżeli chodzi o zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, jakie by rodzice chcieli. Gminne Ośrodki Kultury to Gminne Centra Kultury i Sportu są w innych gminach i prowadzą zajęcia w taki sposób, że część zajęć jest w miarę możliwości gminy bezpłatnych, część jest częściowo odpłatnych i całkowicie odpłatne zajęcia są dla dzieci i młodzieży. I również gdzieś tam po głowie chodzi nam taka sytuacja, też już na zebraniu tłumaczyłem, wiejskich, że gdzieś przyświeca mi cel stworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu, żeby pewne rzeczy, które mogą być bardziej kontrolowane przez nas, były przechodziły przez naszą jednostkę organizacyjną, czy na przykład zatrudnienie trenera, czy zakup pewnych materiałów. I teraz też powiedziałem o konsultacjach w sprawie koncepcji, na razie koncepcji budowy i na tym spotkaniu brali udział przedstawiciele Garbarni, klubu Topspin, budowa, żeby to zaplecze było tak funkcjonalne, żeby mogły tam pójść nawet panie, które przychodzą do roku na sali kinowej, mają aerobik, tak, albo kolarze, żeby mogli mieć możliwość ustawienia sobie sprzętu stacjonarnego do trenowania, a nawet żeby była taka sala, żeby w zimie najmniejsze grupy dzieci mogły zagrać na takiej niewielkiej sali piłkę nożną. Więc ta koncepcja wstępna została przez projektantów przedstawiona. Wszystkie uwagi ci przedstawiciele projektantów zgłosili, dostali czas na to, żeby swoje środowiska to przekazać, przeanalizować i swoje sugestie przekazać. Mają kontakt do projektantów, którzy przygotowują koncepcję. No i czekamy teraz na wypracowanie koncepcji, którą będziemy mogli jeszcze Państwu przedstawić, pokazać, co z tego wyszło. Jeżeli chodzi o organizację, jest konkurs pomysłu publicznego. Niektóre rzeczy nie mogą przez nas przechodzić jak licencje, ale zatrudnienie i kontrol zawsze, jak to wydatkowane pieniądze na trenerów, przez gminne centrum kultury i sportu, czy gminne ośrodki kultury mogliby się ogrywać. To nie jest sposób, żeby nie wiem, klub sportowy chciał komputer za kilka tysięcy, bo on musi to w internecie upubliczniać. Tutaj jest wiele osób, które gdzieś społecznie pracują i wiedzą, że pewne rzeczy się robi na sprzęcie własnym, we własnym zakresie, jeździ się, wydaje się własne pieniądze i tak to się odbywa. Jesteśmy na pewno przychylni, sami Państwo widzieli, jesteście przychylni na taką wypowiedź, bo głosowaliście, żeby poza konkursem klubowi kolarskiemu przekazać dotacje na funkcjonowanie. Więc tyle. Mam nadzieję, że jakoś na spokojnie przyjdzie czas i że wypracujemy jakoś jakiś kierunek i że jeszcze w tym roku uda się wypracować koncepcję zaplecza i projekt zaplecza i złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Sportu. Tam też takie niuanse ciągle gdzieś wychodzą. Jedna działka jest planu zastrzeżonego jako tereny sportowe, druga już jest na przykład tereny handlu. Przy budowie nowego budynku trzeba się od terenów handlu odsunąć. No, są różne niuanse, które projektanci działają. Teraz mówiłem, że ma być robiony piętna spod świetlicy ogrodowej gaci i też trzeba to szybko zaprojektować, szybko znaleźć pieniądze i wykonać, bo jedyną możliwością przeprowadzenia hydrantu, żeby był dla garbarni, dla tych miejsc, co przy ulicy Warszawskiej 16, jest przeprowadzenie tego hydrantu po tej drodze, gdzie była budowana kanalizacja, gdzie będzie za chwilę otworzony asfalt. Więc my musimy tak szybko to zrobić, żeby nie zrobić, że położyć asfalt i później jedyć po to, żeby zrobić Więc tutaj już dzisiaj nawet do zrobienia hydrantu trzeba mapę do celów projektowych, a do zrobienia projektu budowy wystarczy mapa do celów gospodarczych. Większą mapę trzeba robić do całego hydrantu niż do budowy. Tyle wolę. Dziękuję. Czy ktoś do punktu 13 jeszcze chciałby coś dodać? Proszę bardzo. Ja a propos sportu miałem pytanie na podziałkowej komisji co z tym tartanem, co z tym kortem. On jest teraz nieużytkowany, rozpada się, jest Jeżeli chodzi o tartan, to jest taka sytuacja, że Państwu kiedyś wspominałem, że wykonanie tartanu to około 250–300 tysięcy złotych. Kwestia pieniędzy. Bo chęci to nie ma projektu. Rolników nie ma. Jedyne źródłem finansowania to jest tak jakby pieniądze z Ministerstwa Sportu, no ale biorąc sytuację zaplecza sportowego, możemy dorzucić jeden wniosek, więc zamykamy sobie możliwości na inne. To jest fajne miejsce, które moim zdaniem nie zostało wykorzystane, a propos tego jakby powstało i funkcjonowało. Dostajemy to tak jak jest w tym momencie, kosztuje to 250 tysięcy. Sami Państwo widzę, jak dobrą kosmetykę prowadzimy przy 40 milionach, jak Pan Jan powiedział 80 tysięcy. Teraz pytanie co jest ważniejsze, czy robienie projektów na oświetlenie i składanie wniosku do RPO na oświetlenie, trzeba mieć pieniądze na projekt, czy zrobienie składanie wniosku na na koszatnie, na zaplecze sportowe. Tutaj już jest prośba mieszkańców Klementowic na boisko szkolne przy Zespole Placówek Oświatowych. Jak w Zespole Placówek Oświatowych brakuje sali chemicznej, brakuje pokoju nauczycielskiego, brakuje jednej sali, po prostu nie wiadomo, co jest ważniejsze w pierwszej kolejności. Stołówki teraz mamy złożone wnioski, więc to jest tylko to, co dostaniemy, to jest problem, bo to jest 80 000, a my musimy jeszcze później znaleźć pieniądze na wkład własny, jeżeli dostaniemy dotację na remont. Chcę poprosić jeszcze nie wiem, bo mamy to że na 14, ale w sumie rano robić, jak Pani chce. Bo my znaleźliśmy takie planie. Nie możemy się wiązać ze szkołą. Może. To może być i szkoła, i jakaś organizacja, i klub sportowy, to można połączyć, bo to tam chyba minimum 600 000. Czyli można by na przykład, bo innym byśmy chcieli szkołę w Dębie połączyć, to wszystko i złożyć na to jeden wniosek, tak? Tak, ale to jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, czyli to jest to samo miejsce dofinansowania, czyli to są takie zasadzie, to samo źródło, więc pytanie tylko, czy my możemy złożyć więcej niż jeden wniosek. Ale to jeden wniosek można połączyć kilka, tak, tylko jest pytanie, jaki będzie koszt budowy zaplecza, bo to są jakby ramy kwotowe, tak? Czyli zamykamy sobie możliwość, możemy złożyć jeden wniosek na przykład na plac zabaw, na placę zabaw, tak? Ale koszt całego placu musi być 60 000, no możemy złożyć dwa place po 30, tak? To już możemy zrobić tam 4 place, ale to już mniejsze kwoty, czyli to nie będą takie place zabaw, nie? Więc na zabaw w Klementowicach, to też żeby było dla jasności, rozmawialiśmy z razem z Koszczowa, że nie składamy wniosku na Koszczuk, żeby nie podciąć sami sobie skrzydła, żeby Koszczuk na przykład dostały Klementowice, nie, tak? Że zaczekamy dżentelmeńsko z pomysłem na Koszczuk, dopóki Klementowice nie dostaną. Więc jedna tych pieniędzy nie ma, tych pieniędzy to jest 10 000 000, to jest naprawdę na całą Polskę tak naprawdę no niedużo. Ale jeżeli jest możliwość, to będziemy to rozpatrywać, my to przeczytamy, ja to przeanalizuję i jak najbardziej będziemy brać pod uwagę. No jeżeli chodzi o Dębę, Szanowni Państwo, Dęba nas czeka, to co dostaliśmy super czek, naprawdę, jest elegancko, ale musimy do tego dołożyć, tak? Jest tam jest oczywiście oświetlenie na Węgielnicy, na oświetlenie w stronę Państwa Chabrosy, tak? Granica, Chabrosówka tak zwana, tak? My musimy zrobić na to najpierw zapylenie gotowe na kosztorysy, tak? A później trzeba to wykonać, więc tych kosztów jest mnóstwo. Teraz pytanie, ile wyjdzie jakiejś sytuacji przy przetargu, jeżeli chodzi o ten przetarg. Dziś jest przewieziona umowa, jutro pracownicy dostają, zaczynają to analizować. Nie? My dzisiaj mamy przetarg rozstrzygnięty na wąwóz w Klementowicach. Teraz patrzyłam na nie, jak miałem Panu Państwu tłumaczyć, jakie to są kwoty, bo nie wiemy, czy ta pierwsza oferta nie odpadnie, czy będzie podpisana druga umowa. Proszę bardzo. Ja wracając do tego klasyku boiska, nie wiem, bo pewnie są jakieś przepisy, ale no wiadomo, że ta suma 250 000, no zgadzam się w całej rozciągłości, że no nie możemy na to takich pieniędzy przeznaczać. Na pewno są jakieś przepisy dotyczące, jakie mogą być boiska i tak dalej, ale nie wiem, no kiedyś pamiętam za dobrych czasów, znaczy w sensie dobrych moich, że byłem dużo młodszy, to normalnie były asfaltowe boiska i tam super się grało w tenisa, prawda? I poza tym było no, łatwo to utrzymać, no bo wiadomo, no te czynniki, karta no, jest taką bardzo wrażliwą powierzchnią, tam musi być pod spodem odpowiednie jakieś podłoże robione, żeby to tam wsiąkało i tak dalej. Prawdopodobnie to nie bardzo zostało zrobione, no i tak jest, także nie to, żebym kogoś burzył czy coś, ale może się zastanowić, zapytać się dyrektorów szkół, czy to może jakimś tańszym kosztem ten plastyk zrobić, bo to naprawdę jest fajna rzecz sobie pogranie w tenisa, jest to osiadkowane i tak dalej. Ja może powiem tak, że dla jasności, dla takiej pełnej szczerości, że Leży mi na sercu, bo jest to antenowy i rozmawiać po pierwsze, czego akurat nie w tym momencie. No mamy, zaczynamy dopiero, Szanowni Państwo, kadencję, tak? Czego nie w tym momencie? Po pierwsze, nie ma pieniędzy. To jest ten najważniejszy argument, argument finansowy, z którym się nie dyskutuje. Druga rzecz jest taka, że jest zmiana dyrektora, więc stary dyrektor odchodzi, nowy przychodzi, będzie miał zadanie pole do popisu, żeby się wykazać. Trzecia rzecz jest taka, że nawet myślałem, żeby dzieciom zrobić to trawiaste wojsko, żeby poprawić, żeby miało to ręce i nogi, ale spodziewamy się dożynek powiatowych, więc nie ma co czegoś robić, żeby zostało w tym momencie zniszczone. I też to czwarty argument, znaczy argument, którym my nie możemy się na razie, znaczy możemy, ale ja nie analizowałem tego, brakowało mi czasu, bo mnóstwo innych rzeczy, żeby w tym momencie tym się zająć. Zważywszy na to, że te trzy pierwsze jakby już na ten okres tego roku to eliminowałem. Ale leży mi to na sercu, no dziś o tym myślę, będę rozmawiał. I o Klementowicach, i o Kurowie, no najpierw zaplecze sportowe, bo przecież naprojektować, to nie jest metoda naprojektować, tak? Żeby nie odstawić to do szafy, żeby leżało, tak? Tylko teraz mamy tak sytuację na Płonskach, zaprojektowany most i najazdy w tamtym tygodniu Wody Polskie się wyraziły. Ja bym teraz cisnął, żeby to zaprojektowane, żeby gdzieś tam wchodziło, przynajmniej w plan realizacji, w jakimś zakresie. Pan sołtys Łąkoci dostał odpowiedź od powiatu, jeżeli chodzi o zdrowie. Mimo czterech chęci wszyscy chcą, ale nie ma pieniędzy. No, prosta matematyka. Jeszcze jest taka sytuacja, że powiat, wiem o czym nie powiedziałem, teraz sobie przypominam. Powiat złożył do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek na drogi Baranów, Michów, Baranów, Kurów, Baranów, Żyży do Kurów. I odcinek drogi tutaj w stronę Proszczowa od Baru przez las, tam 1,5 km takiego asfaltu. Oni to wzięli pod uwagę, że w tym wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych złożą. Nas poinformowali, że złożyli. No, my nie możemy w tym momencie powiedzieć, że nie, jak złożyli wniosek, bo dokumentacja była pierwotna z Bronisławką, tak? Zgodnie na to, że na razie nie ma rozstrzygnięcia, czy w ogóle te pieniądze dostaną, więc na razie... Tak jest, tak jest. To była dokumentacja zrobiona i oni po prostu idą jakąś dokumentację, żeby to zostało udokumentowane wykazań, nie? Mamy, czyli zapłonki, Oleśnik, Kaleń, no tutaj cenę chcieliśmy projektować, bo była taka koncepcja, żeby cały ten odcinek zrobić w jednym wniosku, 3 numery z Funduszu Dróg Samorządowych, ale była optymistyczna wersja, że to jest 80% dofinansowania, zeszło do 50% i to zostało w takim sensie, że ani powiatu nie byłoby stać na 25% wkładu i nam też by nie było stać na 25% wkładu, więc musimy jakoś do tego sukcesywnie ten problem rozwiązać. Czy gospodarczo? No da się gospodarczo. Płody się zrobiło gospodarczo, w Łąkocie się chodzi gospodarczo, w sensie latami, etapami dało zrobić. To też się pewnie da zrobić. Teraz się zmieniła też władza, zmienił się zarząd powiatu, jest naprawdę za bardzo dobrze się rozmawia. Ale też to inne drogi, które są gdzieś tam strategiczne dla nich i są wydatkowane na te drogi środki finansowe, a budżet powiatu też nie jest tak jak nasz, zumy, że się nie rozciągnie. To do sportu chciałem tyle powiedzieć, no, że będziemy się starać, będziemy o tym myśleć, będziemy działać. W wolnych wnioskach jeszcze kilka rzeczy. Czy coś jeszcze do punktu 13 dodajemy? Chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o sport, że wystąpiliśmy o nagrody, złożyliśmy wnioski jako wójt i przewodniczący do powiatu, nagrody dostali bracia kolarze, panowie Wręga. Mateusz i Wojciech. Tak, dostali nagrody starosty w zakresie sportu. To tylko jeszcze przy sporcie. Za wyniki tutaj podopiecznych między innymi. No i panowie planują, jak kiedyś mówię, 8 grudnia z powrotem taki wyścig kolarski. No to dziękuję. Czy do punktu 13 jeszcze ktoś coś chciałby dodać? Przechodzimy do punktu 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Proszę bardzo. Ja popieram ten pomysł, jeżeli chodzi o powstanie wspólnego takiego gminnego centrum kultury i sportu, tak? Bo takie rozdrobnienia w tej chwili jest, to tak jak już Pan Burowny może powiedzieć, taki nawet organizacyjny, tak? Nadzoru nad tym, nad obiektem, nad boiskiem, ewentualnie nad tym sprzętem, tak? Łatwiej jest to wszystko koordynować, gdy to jest skupione w jednej organizacji, w jednej jednostce i nie ma takiego problemu, że ktoś tam każdy oddzielnie, a tak to jest możliwość, że wspólnota, tak? Nawet dla biegaczy to masz też może jakieś tam pomieszczenie na przechowywanie sprzętu. Mam jeszcze raz odpowiedź, bo planuję założyć tutaj stowarzyszenie biegowego lub biega. No mam takie sygnały od kilku osób w różnym wieku, że chcieliby, żeby takie stowarzyszenie w którym powstało, więc jako biegacz amator, to dużo naprawdę biegam, chciałbym założyć to stowarzyszenie i zmierzam w tym kierunku, żeby założyć. Czyli jakby ktoś był chętny, jakieś sygnały, to miało... Garbarnia się przyzwyczaja do tego, że to naprawdę nie będzie tylko garbarnia, naprawdę. Jest tam ktoś, który już powiedział, że panie, które ćwiczą w domu, czy gdzieś mogłyby tam na to salę wyjść, wiedzą. Ja też się uświadomiłem, że kolejny budynek w gminie to są kolejne koszty jego utrzymania, naprawdę. A naprawdę z tego budynku będzie gro osób korzystało. Samo to, że 7 grup dziecięcych jest, 2 drużyny dorosłe, to już generuje około 200 osób, które tam... Będzie to utrzymać, tak? Wtedy będzie można to nadzorować i... Tak jest. Ja mam taką sprawę, w sprawie tych ubikacji. Stoją u nas przy świetlicy ubikacje, tylko jakby ich trochę zmodernizować, doprowadzić wodę, dopóki jej szosy nie zaleją. Jest zaraz idzie rura do kanalizacji odprowadzenie, jest 3 kabiny. No to na zimę zamykać wodę, bo na zimie nie, w zimie się nie odbywa na stadionie tam rzadkością, nie, mecze. Ale na lato to takie to i to jest. Tylko odprowadzić od tego, bo tam jest, doły są kiedyś... Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o toalety dla terenu sportowego, to na plecie będzie miało oddzielne wejście, będą oddzielne toalety zewnętrzne po prostu. No ale jeżeli powstanie... No to ale tak jest. Teraz na dzień dzisiejszy były takie prośby, że to przychodzą przyjeżdżają osoby na mecz, goście przyjeżdżają i no, XXI wiek trzeba gdzieś... Nie, to ja rozumiem, tak jak pod cmentarzem nieraz tak, na ten... No to pod cmentarzem przy własnościach ten stoi to się pojawia. To samo jest na pewno jak będzie projekt zaplecza sportowego, to takie wyjścia mają się znaleźć, czyli wejścia od zewnątrz dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich gości, żeby można było skorzystać z toalety. I my też rozpatrywaliśmy budowę toalety publicznej, jakiegoś szaletu w centrum Kurowa, ale są problemy techniczne. To było to dawniej już. Było już wykop był zrobiony na ten szalet miejski, na skwerku i to upadło. No bo... Rozmawiamy są sytuacje, że są takie segmentowe ładne toalety, ale też to kosztuje od 70, od 50 do 100 tysięcy. Do 100 tysięcy. Tak. W tym temacie właśnie nie uciekniemy od tematu toalety, nie. To jest swoją drogą i rzeczywiście kiedyś patrzyłem na te, bardzo drogie są właśnie te takie, no czasami jesteśmy w jakichś miejscowościach, tak przeważnie jakichś tam wypoczynkowych czy coś, gdzie tam można stać, no i tam rzeczywiście no jest taki TikTok, prawda, gdzie to jest takich materiałów, jakieś tam nierdzewne i tak dalej, takie jednocześnie solidne, że tam nie można tego wyrwać, no bo to wiadomo, że różni ludzie mogą korzystać, ale tak rzeczywiście należałoby znaleźć miejsce na tą toaletę i tak powiem wam, że jak ja patrzę, to takim dobrym miejscem, tylko to musiałby być naprawdę ładny budynek. Jest taki kawałek plastyku przed, o jak jest strażnica, ten budynek cały. tu jak ma Państwo Czukryca mają dom i później jest taki i tam by było łatwo podłączyć tę wodę z GOP-u i jakieś łatwo odprowadzić. Panu odpowiem, że analizowaliśmy, wiadomo, że to burza mózgu w urzędzie, że miejsce, chcielibyśmy gdzieś przyparkingu i zabudował gdzieś, żeby to miejsce miało, żeby ta toaleta miała miejsce. Tak? Ze względu na to, że oddaje się, to nikt w kościołach potrzebuje, nie będzie mógł skorzystać, to jest za daleko, to już się tak jakby nie opłaca. Rozważaliśmy naprawdę różne możliwości, różne media, nie to media i ze względów finansowych, na razie ze względów finansowych tylko i wyłącznie planowaliśmy z pracy wsparte na to, gdzie to byśmy mogli. Znaczy, no wiecie, no można, to jeszcze lepiej, tylko mi się wydaje, że no wydawało, że ten skwerek odpada, no, że tam żaden urbanista się nie zgodzi na to, żeby tam powstał. No to przeanalizowaliśmy plan rozwoju przestrzennego. W tej części zielonej jest możliwość dopuszczenia planu. No to super, no bo to przecież no można jakiś, nie wiem, murek wybudować, coś tam, no jakieś... Tylko, że tam jest problem z podłączeniem do kanalizacji. A właśnie o to chodzi, no. Na budowę trzeba było i wyciągać, no... To właśnie o to chodzi. No wiecie, mamy... Ale... To przedomowe oczyszczalnie jeszcze. Właśnie. To trzeba... A, to się znowu nie zgodzą, żeby biologiczną to oczyszczalnię. No na pewno nad tym pracowaliśmy gdzieś na chwilę, te prace ze względu na inne prace i ze względu na finanse zostało to odroczone, ale rozmawialiśmy, myślimy cały czas nad toaletą. Toalety teraz mamy sytuację, że w bibliotece mamy sytuację, że mamy awarię gdzieś ukrytą w wodociągu, ucieka gdzieś woda, na kwartał jest pobierane 90 metrów sześciennych wody, musimy wodę zakręcać, teraz podjęliśmy decyzję z panem skarbnikiem, że zlecamy firmie zewnętrznej sprawdzenie szczelności instalacji. Jakby to był wyciek wody na zewnątrz do zakładów komunalnych, bo od razu to zlokalizował, to gdzieś idzie, nie wiemy, które gdzieś pewnie wiemy. Więc też mamy kłopot. Toaleta jest na popołudniami odcięta od wody i też za chwilę sądzimy, że będzie problem z chórem, z orkiestrą, że dzieci przychodzą i nie mogą sobie nie, no to już tak technicznie. Ja tak powiem, tak, to już się nie dzieje, tak, to się dzieje. Ale to ja, jak to mówią, dwiema rękami, bo po prostu no takie są czasy, tam te parkingi, są ktoś przyjeżdża, czasami widać, zatrzymują się takimi rejestracjami zachodnimi, znaczy zachodnimi, zewnętrznymi. No po prostu no to takie tyle. Ja jestem tak, jeśli można by rozpatrzeć właśnie na terenie w okolicach remizy w Klementowicach też postawienie właśnie jakiejś takiej przenośnej toalety, bo no tutaj właśnie koło tej remizy znajduje się ta wiata taka przystankowa. Miejsce odpoczynku. Teraz jest taki wzmożony ruch rowerzystów i widzimy wokół terenu remizy, że takie coś byłoby chyba potrzebne. Proszę Pani Zosiu. Jeżeli chodzi o toaletę, to wydaje mi się, że to nie jest taki duży koszt. Ja tylko Państwu przedstawię, jaki to jest koszt, bo i tak będziecie odpowiedzieli, bo sobie to sprawdzicie tego komisja rewizyjna, czy może zadać pytanie, to proszę około 220, tak? Najmniejsza, 280 zł koszt miesięczny utrzymania takiej toalety. No bo ja rozumiem, że już określenie tam... Na określenie, w Buchałowice jest tylko na określenie. Tak. Czy bardziej na określenie. Ja rozumiem, że to po prostu ta firma zewnętrzna daje taką ofertę, oni wydają swój sprzęt. Raz na tydzień odżywiają, tak jest. No. Nie, to rzeczywiście... Tak. Ale to na przykład wtedy odnośnie ilości podlegają jakiejś negocjacji? To są takie około 200 zł, 220 zł cena. Tu jest drugie miejsce, od razu mi się nazywa Oleśnik, gdzie ta druga jest wiata. To już tam już ma być. Tam prosili wędkarze. No właśnie. Tam prosili wędkarze. Panie Wójcie, może Pani Zofia, bo Pani Zofia chciała tutaj... A teraz takie sprawy właśnie powiedzieć, na to tak chciałabym, czy Pan Wójt coś bliżej właśnie o tej rewitalizacji naszego Alei Naszej Lipowej, czy po której stronie będzie ten chodnik, czy takie rzeczy jeszcze nie wiadomo? Chodnik jest po tej stronie, co mieszka Pani to? Nie raz, bo to już jest ten, Pan to już jest, przepraszam, ja też się mylę. Tak jest, Pan to już jest ten. Macie przed latami. Tak parę porządek, to mi się podoba na przystanku na powiedzieć, tak zawieszone w doborku na kuter, tam się zaśmiecie, śmiecie się tam wypełną. Czyli to byłoby problem w postaci jakiegoś kosza. To dobrze, jeżeli chodzi o kosz przy przystanku, to jest nasz odwieczny problem w ogóle o koszach też. Dziś tam w głowach nam chodzi, myślimy o koszach, nie? Problem kosza akurat w Oleśniku przy przystanku już nieraz był rozpatrywany i mieliśmy taki problem, żeby ustawić kosz betonowy, który komuś odpali i potem wyciągnie na ulicę, no i tak się niebezpieczny, tak jest, więc to było jakby umotywowane w zaczynności portki. No musimy pomyśleć, nie wiem co Pani radna powiedzieć na temat tych koszy, bo kosze by się przydały jeszcze w innych punktach. No myślę, że takie w innych miejscowościach są. No najczęściej to jest na betonowanej nóżce, takiej przewracany, to nie jest duży i tak dalej. No tak, ale tak tam, żeby ktoś to wybrał. Nie, na nóżce tak, tylko że ktoś takiego kosza to może sięgać go stylować około kwocie około 600 zł. Tak mówię plus minus, nie? Więc jakbyśmy chcieli kontaktować się, to się nie opłaca, bo to transport, musimy kupić kilkanaście koszy, przyjąć jakąś strategię, że kupujemy takiego typu koszy, żeby można było co roku gdzieś z tych koszy dokupić. No i jakoś podejrzewam, że około, tak strzelam teraz, tak za orientację 10 000 na te kosze by było potrzeba na siebie. Ja to mówię, takie kosze ja mam przy świetlicy, ale jest taka ludzka mentalność, że kosz jest, idzie wrzuci, jeden nie wrzuci, a jest, że przynosi całą torbę pod ten kosz, a ma swój śmietnik, nie wrzuci, tylko przyniesie tutaj i postawi koło tego kosza. W siatce i w tym. Ja już przewracałem, żebym znalazł kartkę, bo nieraz jest, że wyrzuci z jakimś dokumentem, nie? Tylko po prostu, tak jak widzicie Państwo, przedstawiliśmy nam sytuację toj na terenie. Co? Jak się pojawi jeden, to będzie potrzeba. Ja dam przykład, udało się zrobić krawężnik, za ten krawężnik zapłaci za komunalnych na Brzozowej Gaci, ze względu na to, że tam zawsze stała woda. Udało się to niby latę terenu zrobić, bo Państwo głosowali za tym, żeby ten projekt w tamtym roku tej drogi zrobić niby latę terenu. Na Blichu nie udało się już znaleźć pieniędzy na krawężnik, ale krawężnik się pojawił w dwóch miejscach takich newralgicznych, gdzie ta woda najbardziej nabiera na tempa i może wpływać i niszczyć komuś posesję i wpływać i zalewać. No jak pojawił się chodnik, to już wszyscy by chcieli mieć krawężnik i to tak się palono, więc jak zaczniemy od kosza, to na pewno to będzie na takiej zasadzie, że te kosze się tymi koszami będziemy musieli się zmierzyć, żeby w niektórych miejscach się one znalazły. Pracowaliśmy nad tabliczkami nad wami ulic, one są już zamówione, już są zrealizowane, teraz się tylko będą pojawiać zakład ZUK komunalnych nie będzie montował takie tabliczki, jak jest na ulicy Zacisze, identyczne w wykonaniu. I że do środka miejsca kosztowych napis będzie przedmiotowany. Ale to musimy zrobić. Żeby ludzie wiedzieli. Jeszcze można... A jeszcze pojawia się też znaki kierunkowe, gdzie jest zakład usług komunalnych, gdzie jest szkoła podstawowa, ośrodek pomocy, 500+, urząd gminy, urząd gminy, takie tablice kierunkowo-informacyjne. To bardzo słusznie, natomiast nie tak Pan Wójt powiedział o koszcie takiego kosza 600 zł. Tak? Tak kosztują. Nie wiem, czy to są jakieś adeczki, muszą mieć te kosze, czy to... Znaczy nie, no to ja powiem tak, że odsyłam po prostu do stron producentów, no to co tak się kreują kwoty. Ja tak rzuciłem przykładowo kwotę, prawda? Nie chciałem powiedzieć, że każdy koszt kosztuje 600 zł, może być jakaś tańsza wersja. Nie, ja... Pewnie chodzi o funkcjonalność i estetykę, tak? Jest tak. Dużo tych miejsc, gdzie dzieci czekają na te autobusy, prawda? Szkolne. I tam też jest, no jest taki powieszany często ten worek taki, no tak średnio to estetycznie wygląda, także ja bym był, nie wiem, może się na terenie znajdą jacyś rzemieślnicy, którzy gdzieś tam, już tu nie ma tylko żeby to oczywiście jakieś wymogi prawa były spełnione. Ja może inaczej powiem. Może zrobimy to w ten sposób. Państwo jakby kreują, co urząd powinien zrobić. Czyli mówmy się w ten sposób, że padło hasło, jeżeli chodzi o koszt na śmieci. My ten problem po prostu przeanalizujemy, zobaczymy mniej więcej, gdzie byśmy te kosze widzieli. Zrobimy szacunek, ile takich sztuk trzeba, przeanalizujemy koszty i wtedy Państwu przedstawimy, jak to ma wyglądać, jak to mogłoby wyglądać. I wtedy, jak będziemy znali koszty, to wtedy będziemy mogli jako inicjatywa uchwałodawcy z Panem Skarbnikiem powiedzieć, że chcemy podać wniosek na przykład na zakup ilu tam sztuk kosztów i to będzie kosztowało tyle i tyle. I jeżeli mamy pieniądze, jeżeli powiemy tyle i tyle kosztów, to ze względu na to, że mamy tylko tyle i tyle środków i na przykład etatujemy najpierw na te strategiczne miejsca, a później będziemy je uzupełniać. Bo to Wasz pomysł do realizacji też. Wójt się rozstanie, ciekawie może. Ta prośba w imieniu mieszkańców, bo powoli zaczynają się problemy z kolektorami. I no, mam takie sygnały, że jest problem, żeby się do Panów dodzwonić. Ciężko się dodzwonić i taka prośba, żeby może wpłynąć na nich, żeby jeżeli nie odbierze, bo nie może, to żeby no, jakaś informacja była. Oni podawali, żeby bo zaczynają się problemy. Może powiem tak, że kolektory to jest projekt, który spędza nam ten człowiek. No firma, tak samo do tej firmy dzwonimy jak każdy mieszkaniec. To jest pierwsza... Czyli to sam proces. Ta sama procedura jest w specyfikacji, czyli kontakt telefoniczny i kontakt mailowy. A to, że ktoś nas ignoruje i nie odbiera telefonu, no to już jest sytuacja taka dosyć trudna, której nie udało się zajmować specyfikacji. Firma nabrała, przetargów kolektorów mnóstwo i oni też chyba sami się przeliczyli w tym, jak mogą to wszystko ogarnąć. My, jedyna deklaracja nasza jest taka, że jeżeli mieszkaniec zgłosi do nas kolektor, to my natychmiast przekazujemy informację do serwisu tego, co nam robił kolektor. Szanowni Państwo, my też przygotowujemy się do ubezpieczenia tych kolektorów, bo firma, która wygrała, nie wszystkie usterki uznaje za usterki jakby gwarancyjne, uzasadnione. I za usterki, które są, nie podlegają gwarancji, właściciel, czyli gmina, musi zapłacić. Rozważaliśmy też przeszkolenie pracowników ZUK-u, żeby oni tak jakby to, żeby byli pierwszym sitem do stwierdzenia, czy to jest potrzeba serwisu, czy może sam pracownik ZUK-u ma taką wiedzę, bo nie wszyscy na elektronice się znają. Czasami wystarczy powiedzieć, że ma odczekać dobę i się tam odresetuje. No nie umiem tego odpowiedzieć, taki przykład daję. No ale ZUK-owi w takim układzie już było trzeba za tę usługę też zapłacić. Więc na razie rozważamy, jak to wygląda. Ja rozmawiałem z Panem Inspektorem Nadzoru, który to kontroluje i Szanowni Państwo powiedział w ten sposób, że sytuacja, kolektory są, trwałość projektu trwa 5 lat. Kolektory słoneczne są wypełnione glikolem. Glikol jak każda ciecz przy jakby przegrzaniu, czyli osiągnięciu tej temperatury, wydziela z siebie gaz. I on jako inspektor zobaczył, że jak ten glikol wytworzy ten gaz i on zostanie przerobiony, to na drugi sezon nie ma takich problemów jak na początku eksploatacji, więc tak jakby ta ciecz została przez to swoje wygazowana, tak to próbował tak na polski rozum, nie? Odgazowane, że to jest problemy, później się nie powtarzają, są mniejsze. że to jest taki normalna sytuacja. Powiedział także, że dopuszczalne jest montowanie kolektorów w taki sposób, że te rury wychodzą ponad kolektor i wchodzą gdzieś kanałem i się robi taki tyfon. I w tym miejscu się zapowietrzają kolektory. Powiedział, że to jest dopuszczalne, ale co do zasady prawidłowym by było montowanie kolektorów wyżej niż cała instalacja. Ale ze względów technicznych i możliwości mieszkańcy nie chcieli, no to jest taka sytuacja, że teraz przy przegrzaniu, przy sytuacji kryzysowej zapowietrzają się i oni muszą przyjechać i ten tylko dopełnić, czy jakby przepchać, żeby się ten bąbelek razu gdzieś tam przepchnął. Ja miałem taki sygnał, że na instalacja zaczęła działać odwrotnie. Gorąca woda była na dachu, a w zbiorniku była zimna. No właśnie. I się nikt nie mógł właśnie. Ale my Pani Agato, tak samo dzwoniliśmy, tak samo wysyłaliśmy te... U mnie na drzewa działa. Na razie działa. Może by było super, bo można by było termin mieć na... Na razie działa. Wziąć i zapłacić termin, płacić co miesiąc kwoty, żeby serwisował ludziom natychmiast, tak? No ale to trzeba za to zapłacić, nie? Więc my się trzymamy tej umowy, która ekipa montowała. Ja to jest takie niuanse, że gdzieś tam ktoś ma jakiś zamarek, a ktoś tego w tym momencie nie ma, nie? I na przykład to, że właśnie jakoś tam rozgrywa. My też to analizujemy, Ale jeszcze instalatorzy dodawali coś takiego, że za odpłatność jeszcze dodatkową, że tak powiem, inwestorów dokładali jakieś tam, że tak powiem, elementy, które nie były ujęte w całej specyfikacji tego urządzenia. Pompy do łączenia z centralnym. Kolektory będzie duży problem, bo firma też przytoła cennik za nieuzasadnione wykonania serwisu. Też będziemy nad tym problemem siedzieli i rozwiązywali. Dzisiaj siedzimy nad problemem ubezpieczenia tych kolektorów ze względu na to, że są wyłączenia prądu i w momencie, kiedy prądu nie ma przepływu, przegrzewają się solary. Więc jesteśmy na etapie rozmów z firmą, z naszym brokerem, który w imieniu naszym prowadzi rozmowy z firmami, które to ubezpieczają. Tylko też chciałem Państwu powiedzieć, ubezpieczyć to nie jest taki proces. Firmy ubezpieczeniowe poznały się już na tym, czym kolektory faktu. Jeżeli oni będą wiedzieć, że nie ma takiego zabezpieczenia przeciwko temu, to jest zysk tego. Śmiało, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał teraz tak zmienić temat, bo tu tak, chcę powiedzieć, jestem pod wrażeniem, Pan Wójt niedługo może być konserwatorem również. Posłania wielkie. Pan Jania mówił, już mniej niż 5 lat. W każdym razie ja chcę poruszyć taki temat, który już mówiłem na komisji budżetowej i wiąże się z tą rzeczą dotyczącą studium, prawda? Przedstawiałem Państwu razem takie mapki. Nie widzę Pana słowa. W każdym razie miałem kłopoty, tak, ja rozumiem, że Pan Damian Karwat, tak, jest takim nowym pracownikiem, który przyszedł do Kurowa a z kolei poszedł na taką działkę, nazwijmy, gdzie no dobrze jest być jakby zorientowanym i w terenie, i w historii, co się działo w tych planach zagospodarowania i starałem się jakby dociec w temacie drogi łączącej ten węzeł wschód z ulicą Lubelskiej. I mówiłem o tym, ponieważ nie miałem wątpliwości, czy w aktualnym studium i planie zagospodarowania przestrzennego jest ta ta droga. Tak? Początkowo wydawało mi się, że, bo to było w 2008 roku, że to może było wtedy, teraz nie jest, ale po ostatnich moich wczorajszych poszukiwaniach w internecie doszedłem do wniosku, że jest to w studium i zmyliło mnie to, że obok tej przerywanej linii są takie znaczki w kształcie takich jakby paragrafów, które prawdopodobnie obrazują koniec jakiegoś obszaru i tego Kurów centrum. I to myślałem, że to się pokrywają te linie. W każdym razie to jest. I moja taki wniosek jest, żeby w dalszym ciągu studium została ta droga. Także jest, tu jest, na tym rysunku jest taki kształt tej drogi, taki, nazwijmy, entowaty, który sprzyjał, nazwijmy to, jak najszybszemu poruszaniu się. Wydaje mi się, że jest to do przeanalizowania, ponieważ musiałoby to przebiegać skośnie przez takie działki. Natomiast w tej chwili bardzo popularne są takie ronda na tych drogach. I wydaje mi się, że bardzo prosto można by było za pomocą takiego ronda zrobić połączenie przy ulicy Głowackiego z tą drogą łączącą. Nawet już tak bawiąc się w dalsze jakieś przewidywania, wydaje się, że takim najlogiczniejszym miejscem byłoby to połączenie, gdzie jest ta droga na serwisówkę, bo tam jest taka szeroka droga, gdzie ten pan, który ma to kruszywo, tam oni tą drogę jakoś dla swojego pożytku bardzo porządnie tam poszerzyli, utwardzili. Także, a wiąże się to z tym, że wtedy mogłoby to spowodować nieograniczenie ruchu z węzła Kurów Wschód do Lubelskiej i później na całą gminę. Ponieważ w tej chwili na ulicy Głowackiego jest ograniczenie tonażu samochodów. Poza tym połączenie ulicy Głowackiego z ulicą Lubelską w okolicach kościoła jest wąskie, praktycznie tam te duże składy, jak w tej chwili są ciężarowe, nie są w stanie w ogóle pokonać tego zakrętu. Są to takie rzeczy bardzo perspektywiczne. Tu poprzednio na komisji były takie jakby obawy, że a może mieszkańcy coś będą mówić, może się nie będą godzić i właściciele i tak dalej. Ja ograniczę się tylko do tego, że to jest studium na razie, więc ponieważ jest to studium, chciałbym, żeby to dalej w studium zostało i być może, że z jakimś lekką modyfikacją przebiegu tej drogi, ale uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, taka perspektywicznie dla Kurowa. Tam w tym piśmie nadmieniam, że można by było prowadzić jakieś rozmowy ze starostwem puławskim, bo ta droga jest powiatową drogą. Przecież to jest takie dziwne, że na drodze powiatowej Górów-Michów praktycznie jest odcinek, gdzie jest ograniczenie tonażu, prawda? A jest to bardzo taka, nazwijmy, newralgiczna droga, bo cały ruch z Kurowa na Michów, dalej tam nawet na Lubarców, Koc, Przytoczno, z drugą stronę, no nie ma innej możliwości, musi się odbywać wtedy. Dobrze, że właśnie tam w tej chwili została wyprofilowana ta droga koło mostu i tam poprawiony ten most, tonaż zwiększony, także jest jakby perspektywa, żeby to robić. I żeby nie przedłużać, to złożyłem to pismo i uważam, że powinniśmy jakby jako radni pamiętać o tym, że istnieje taka możliwość. I jeszcze raz podkreślę, nie są to sprawy na teraz, być może, że nawet na tą naszą kadencję w tej chwili, bo ja rozumiem wszelkie ograniczenia i tak dalej. Natomiast żeby to pozostało w planie zagospodarowania, najpierw w studium i w planie, tak jak jest, i żeby myśleć o ewentualnie przeglądać jakieś programy rządowe, które są, żeby po prostu to utrzymać to w studium. Byłoby bardzo ważne. Ja mówiłem o tym, że Tam by teoretycznie mogły powstawać jakieś tereny takie urbanistyczne. No jest to piękna okolica, bardzo blisko centrum, idealna. 200-300 metrów od węzła Kurów Wschód, gdzie wiele osób no, mogłoby wręcz całą przyszłość wiązać, budować się i tak dalej. To tyle w tym temacie tej drogi łączącej. To jest taka normalna droga, bo też powiedziałem takie słowo obwodnica wtedy, no, to się od razu kojarzy z jakimś wielkim pasem ruchu i tak dalej. Nie, normalnie droga łącząca, która by po prostu pozwoliła na nieograniczony tonaż i byłoby odpowiednie połączenie tej drogi z, tu koło na wysokości ulicy Zacisze, czyli dawnej 35-lecia, gdzie jest tam przestrzeń. No było to planowane w 2008 roku i ze względów ekonomicznych Generalna Dyrekcja, bo wtedy tym się zajmowała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, oni po prostu to zdjęli. I pamiętamy, jaki, nazwijmy, uciążliwość przeżywali mieszkańcy ulicy Słowackiego. Teraz na szczęście to się troszkę to uciążyło, bo jest tam ta odnoga na mosty w Puławach, ale ludzie zawsze będą mieć samochody, samochodów będzie coraz więcej, więc już teraz widać, że po tym, nazwijmy, przystopowaniu trochę na Głowackiego już znowu tam bez przerwy ciągle ten ruch jest. A ta ulica jest po prostu nieprzystosowana do takiego natężenia ruchu. Co w tym temacie tak chciałbym go przedstawić, to pismo zostawiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wolne wnioski? Ja jeszcze powiem pytania Pani. Proszę bardzo. Kiedy można spodziewać się spotkania konsultacyjnego w sprawie chodnika i czy ta kostka chodnika będzie wyciągana do krajów działki, czy to będą to wjazdy takie? Znaczy może tak, wygląda sytuacja w ten sposób, że chodnik jest po waszej stronie i wjazdy będą ciągnięte od chodnika do granicy posesji po jednej jak i po drugiej stronie. Ze względu na to, że to jest zabytek i konserwator nie wyrazi, znaczy w projekcie oczywiście, bo konserwator wyraża zgodę na to, żeby to etapować. I teraz będzie taka sytuacja, że jak uzgodnimy ten projekt, jeżeli chodzi o chodnik, oświetlenie, wjazdy, po jednej stronie będzie chodnik, po drugiej będzie cięta opaska na kostkę, czy dwie, tak jak jest w miastach, w alejach jakichś zabytkowych. I będą wjazdy robione z jednej kostki, którą kostkę zatwierdzi konserwator zabytku. I jest taka sytuacja, że jest możliwość na przykład składania wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, ze względu na to, że ta droga gminna, mimo tego, że zabytkiem łączy dwie drogę wojewódzką z drogą powiatową, jest przy niej zabytek, sama jest zabytkiem, jest świetlica wiejska i można dostać za to punkt. Więc najpierw zrobimy, może tak, nie myślę na razie o finansowaniu, na razie myślę o tym, żeby jak najlepiej zaprojektować tą aleję, żeby była jak najładniejsza i żeby było wszystko zatwierdzone przez konserwatora. Tam w tym tygodniu dopiero przyszedł, bo konserwator nawet wyrażał swoje zdanie co do parkingów przy barze, przy cmentarzu. Jak mają być te parkingi, w jaki sposób mają być usytuowane w stosunku do alei lipkowej. I no i teraz to projektant nanosi, chodzi przede wszystkim o to, żeby spotkać się z Wami i zrobić wjazdy tam, gdzie te wjazdy istnieją, plus te wjazdy, których dzisiaj nie ma, a ktoś planuje, żeby nie było sytuacji, że wjazdy są zrobione z jednej kostki, a później dochodzi jakaś kostka na dziko zrobiona i wjazdy mogą być zrobione na ciało, żeby miały liczby, bo naprawdę najważniejszym zabytkiem w alei lipowej to są liczby i też musimy być takie rozwiązanie, żeby forma podbudowy pod chodnikiem była wodą przepuszczalną. Więc ja czekam teraz na projekt od projektantów poprawiony, jedziemy do konserwatora zabytku, wyraża swoją akceptację, składamy okietę, przyjeżdżamy z tym projektem i patrzymy na gwiazdę, bo konserwatora w tym momencie jakby gwiazdy do końca w tym momencie interesują, ale nie tak, że stanowi to jakieś bo tak również, że on później tego nie zapisuje. Mają po prostu gęstnienia silika. Rozumiem, ale czy rozumiem, że Pani musiała mieć lipiec później? Nie umiem odpowiedzieć. Nie umiem, to już po prostu w tym momencie żyję swoim umysłem. Nie poganiam żadnego projektanta, nie poganiam, bo nas jakby realizacja tego nie... No nie mam pieniędzy na realizację czy zaplecza sportowego, wiadomo, że składanie wniosków jest początek przyszłego roku, czy Adaje Giejkowej. Powiem, że chciałbym, żeby to było zrobione dokładnie. No to tak jak pan projektant, który robił krawężniki i drogę do Wiegaci, jego ceny są przystępne, jego projekty wygrywają, no ale trzeba przyznać i podziękować, że nadzór inwestorski zrobił gratis. No, na przykład, nie? Więc też takie miłe ukłony i tam pan radny zgłaszał jakieś problemy, przyjechał, sprawdził i poprawiali. No, poprawiali. Nie mieli wyjścia. Popełnił błąd wykonawca. I że popełnił błąd bardzo duży, straty na pewno ma duże, bo musiał rozebrać około 200 metrów i ten beton co włożył, on się sam wymierzył, bo jakby najął pana, co mu wszystko nanosi podczas pracy, a on wykonuje to sam, wziął to na własne ryzyko, no i, ale poprawione. Na pewno będę was informował. To kwestia czasu już, cierpliwości. Kiedy jakieś czytanie związki? No to dopiero jeszcze pracownicy dostają umowę do ręki i działamy. Jest to, tutaj okres jest na realizację dotychczasowy, więc spokojnie mamy czas, ale na pewno zaczynamy skorzystać. Teraz mają pracę pozwolenia na przeniesienie czynienia. Pan Musiejewski jeździ za Włodzią, ma dokumenty, żeby w tej lokalizacji, po którą prosiliście, żeby to było. Proszę bardzo. Ja tak jeszcze jedna to taka uwaga, bo tutaj trochę zabrzmiało, że chodnik po stronie byłej pani sołtys, obecnej pani radnej, no tak nie była pani sołtysa. Natomiast to jeżeli chodzi o miejsce, to wybrała wieś. Ale to oczywiste, bo przecież tam jest bardziej gęsta zabudowa, przystanek jest po tej stronie, więc no, wielką nielogicznością byłoby dawanie tego chodnika po przeciwnej stronie. To logika to mówiła. Natomiast drugą rzecz chciałem poruszyć, tak trochę pewnie zaskoczę panią Agatę. Kiedyś była mowa o tej drodze na tak zwaną pożarnicę, prawda? I ja tak chcę podkreślić, że ja tak mam takie różne hobby, typu jazda motorem, rowerem i tak sobie jeżdżę po tych różnych drogach. I rzeczywiście ta droga na pożarnicę jest nieciekawa, ale próbowałem i jakoś mi się udało przebić z tej drogi od pożarnicy do drogi na Mariankę. No i teraz nie wiem Państwo pewnie z poprzedniej kadencji jak to było, bo wydaje mi się, bo tamta droga na Mariankę to też jest część tej drogi powiatowej, ale ona chyba została przejęta częściowo przez gminę. Tak, to była innej kategorii droga powiatowa po pierwsze, to jest droga Markusów Widocin, strategiczna wojskowa droga i były próby przejęcia tej drogi na rzecz gminy Kurów. Nie zdarzyły się, nie chciałbym powiedzieć, nie chciałbym wstrzymać, jakie organy się na to nie zgodziły, żeby przekształcić. I powiat tego nie mógł przekształcić na drogę powiatowej na gminę, bo my takie działania w tamtej kadencji i gminy i powiatów podejmowaliśmy. Rozumiem. Bo tam jest, jak właśnie tam byłem fizycznie, to jest jakby jedna droga, którą mi się udało dojechać właśnie do Marianki. To by była droga, a później taka bardziej w prawo, która biegnie za Łąkocią. To jest ta strategia. To jest, tak, to myśli. Tak, tak. No na razie by mi się nie udało, bo z Reszczyńskiej przyjechać, przyjechałem tutaj. Bo to jest na wojskowe samochody. Podjęliśmy działania, żeby też mieć... Ale ja w każdym razie jest taka uwaga. Ja nie wiem, skąd ten glutatnik się znalazł. To jest taka sytuacja, że też nie oszukujmy się, żeby było tak już szczerze. Droga na pożarnicy tak naprawdę nie biegnie, co biegnie, żebyście byli Państwo świadomi. To drogę uwłaszczyć. To jest występuje, droga jest to powiem tylko tyle, że uwłaszczaliśmy drogę tą na most, na płotkach, co trwało 2 lata, tam było kilka działań, a tam jest kilkadziesiąt działań. A czyje, przepraszam, w tej sytuacji, to czyje są u nas te działki, ten las koło tej drogi? No bo ja idę tym tokiem, że skoro ta droga strategiczna przebiega całkiem gdzie indziej, no to mówisz powiatowi Paliki przez las, tu macie waszą drogę. Tak, tylko że to jest na takiej zasadzie, że ta droga przez las, bo to w pewnym momencie jak się zjedzie na pożarnicę, jest w drodze, pan podjeżdżał do zabudowań prawo. Tam są prywatnie ludzie nasadzali te lasy. To jest na prawo. Tak, to jest taka w prawo. I to jest tak, kawałkiem jest niby gmina według tych rodaków, jak robili tutaj ten spis. Później tam na przykład na naszą działkę w ogóle jej nie ma. Tam jest działka. W ogóle nie istniała. Tak, to normalnie tylko działki nie ma drogi. Także tam naprawdę ten odcinek 1500 metrów, na którym jest nie wiadomo. Tak, kawałek jest powiatowy, kawałek gminy i kawałek nie ma. Nawet tego problemu nie udało się bo tam w ogóle nie było drogi. Znów to, co Pan powiedział, Paliki na lewo, to są takie zasadzie, że ta droga jest w tym miejscu tak wąska, żebyśmy tylko sobie strzelili jeszcze bardziej kolano. Na mapie partyzanckiej ścieżka była. Ja widziałem kiedyś mapę partyzancką tutaj. Na każde drzewo, każda ścieżka, każda klatka robiła. No i jak masz odnieśli do naszej kolbie, to ale... Przełączałeś się w ogóle takie nowe dokumentacje, tak. No na pewno to Polska nie będzie łatwo. Ja wiem, ale już widzimy tego tematu, bo mówię, to już chyba 30 lat i ciągle się odbijamy z jakiejś instytucji, prawda? To się wybiera. No dziś nam przychodziły przez myśl pytania, czyje te działki są te takie kilkadziesiąt takich wąskich, czyli ten las, czy on nie, no bo przecież bardzo chętnie ten odcinek, który nie istnieje na mapach, a istnieje w rzeczywistości, tam możemy przyjąć na działki. Właściciele są z okolic Kalenia na pewno. Tak. To są lasy pocięte takie osobowskie w to. Tak, ale to są bardzo duże działki, które są naprzeciwko naszych działek. Także to nawet nie jest teren jakby gminy Kurów, właśnie tylko tam. Powiem tak, że ten odcinek naprawdę jakby tak zrobić, dzielić działki, to wydzielać nowe działki i wykupywać naprawdę był bardzo trudny. To jest nierealne, to jest nierealne. A kto składa wniosek, żeby ta droga złożyć wniosek, żeby zdjąć tą drogę, żeby nie była strategiczna. To przecież to sam sprawiedliwy. No to ostatni między tam tej kadencji był, nie wiem, jak się Pani Dyrektor i Zarząd w tym momencie ustosunkował. Czy by dwa razy chcieli to Pan powiedzieć do reportażu? Znajduje się pewnie... Bo jest taka sytuacja, że zgodnie z kodeksem... Na wojskowych mapach. ...się decyduje w sprawie, która jest rozstrzygnięta. Wykorzystuje sytuację rzeczywistą. Dziękuję. Dziękuję w takim razie Paniom i Panom Radnym. Zamykam obrady 6. sesji 8. kadencji Rady Gminy Kurów. Dziękuję bardzo za przybycie.